Witam Was w kolejnym już odcinku podcastu Chwila dla Admina. I dzisiejsza rozmowa i mój gość jest trochę pokierowana osobistymi moimi pobudkami, dlatego że zajmowałem się wdrożeniem systemów do zgłaszania ticketów w zespole helpdesku i oprogramowanie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, i specjalista, który będzie mi towarzyszył, specjalista nie, oprogramowanie, było bardzo dla mnie takie na nie. Byłem bardzo sceptycznie do tego nastawiony. I zmieniło się to właśnie po czytaniu bloga mojego gościa. Będzie to też kontynuacja tego, co się pojawiło 2 tygodnie temu, czyli rozmowa z Robertem na temat zespołu wsparcia. I chciałbym Wam przedstawić i przywitać w moim podcaście Seweryna Szatkowskiego. W branży od 20 lat prawie, czyli doświadczenie na barkach ogromne. Hobbystycznie, jak mi tutaj napisał, i to bardzo się ucieszyłem, od Atari 65XE. Myślę, że niewielu słuchaczy jeszcze może kojarzyć, a na pewno nie tych młodych, którzy ostatnio przybyli. Głównie jest w zespołach administracyjno-supportowych, a obecnie jest Atlassian administrator. Cześć Seweryn, cześć. Bardzo miło, że przybyłeś. Cześć, miło mi, dzięki za zaproszenie, hej. Słuchaj Seweryn, bo oczywiście teraz Wam zdradzę, że na początku rozmawialiśmy ze Sewerynem i trochę już wymieniliśmy zdań. Wiem, że Seweryn słuchał też kilku odcinków mojego podcastu, więc wie, co go czeka na samym wstępie. A mianowicie 3 pytania na rozgrzewkę. Z jakiego sprzętu korzystasz na co dzień jako właśnie admin? Wiesz co? Albo też ojciec. Wiesz co, to zależy od tego, czy w pracy, czy w domu, bo mam ten sprzęt rozdzielony. Z firmy, z którą obecnie współpracuję na stałe, dostałem MacBooka Pro. W domu mam dwa laptopy, tak, jeden to jest taki rodzinny ultrabook Asusa z Windowsem 10, właśnie teraz z niego korzystam, a ja na swoje potrzeby, wiesz co, mam takiego starego ThinkPada, już nie pamiętam, T420 chyba z Linuxem, tak, on jest jeszcze tak stary, wiesz, że ma napęd DVD i grubością. Tak, też go używałem. No, dokładnie, ja go, wiesz co, wziąłem kiedyś na Allegro, z taki poleasingowy sprzęt, bo chciałem coś mieć, na czym Linux będzie chodził. Gdzieś wygooglałem, że te sprzęty dosyć dobrze chodzą pod Linuxem. Kupiłem go, tam nie wiem, całe 700 zł chyba kosztował, ale mam z niego frajdę, bo jest fajnie był odnowiony, wyczyszczony. Aż się nie spodziewałem, że nie będzie widać po nim śladów użytkowania. I trochę się śmieję, że wiesz, traktuję go jak taki samochód retro, nie? Gdzie sobie wiesz, jedziesz starym jakimś, nie wiem, Golfem czy innym. No. Warszawą. Dokładnie, albo Warszawą, wręcz jeszcze starszym, dokładnie. Też go używałem, jest mi znany ten sprzęt, bo to jest ThinkPad jeszcze z wersji IBM-a, który jest budowany kwadratowy, masywny. Tak, właśnie. Tak, on śmiesznie wygląda przy tych, wiesz, nowoczesnych laptopach, bo mówię, jest grubszy chyba niż ten pozostały, wiesz, dwa MacBook i Asus, ale ma swój urok, no, jest fajnie. No to na pewno, zwłaszcza jeżeli śmiga pod Linuxem, to nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Dokładnie tak. A powiedz mi, czy te wybory, no bo to są jakby nie patrzę 3 różne sprzęty. Mhm. Trochę cię rozumiem, bo też mam zawodowo MacBooka Pro w domu. Używamy Windowsy, ja mam Dela, żona ma też Asusa, zresztą je kupowałem. Więc. Czy to było podyktowane twoimi osobistymi jakimiś pobudkami, że tobie się łatwiej pracuje, dlatego że masz styczność z każdym systemem, który jest na rynku, czy po prostu nie wiem, firma ci jakoś tak narzuciła, że ej, słuchaj, chcesz z nami współpracować, to musisz mieć MacBooka, bo my tylko z tym pracujemy. Wiesz co, nie, w moim przypadku to były chyba pobudki bardziej osobiste, bo jeśli chodzi o Linuxa, to przez lata korzystałem z Linuxa w firmie, w której pracowałem. Tam był w ogóle taka metoda, że dostawało się laptopa w większości takiego, jakiego się chciało, aczkolwiek no wiadomo, że cenowo tam nie można było przegiąć. A była zasada też taka, że jeżeli masz ochotę zainstalować sobie Linuxa, to instaluj Linuxa, tak? I ja jakoś trafiłem do zespołu, gdzie wszyscy mieli Linuxa, więc wybór był oczywisty, tak? Zainstalowałem sobie Linuxa i tak się zaczęło i tak naprawdę przez lata, długie lata korzystałem tylko i wyłącznie z Linuxa. Więc jeśli chodzi o Linuxa, to stąd. Jeśli chodzi o Windowsa, tego 10, wiesz co, domowego,
To głównie chodzi o to, żeby to był sprzęt, na którym zadziała wszystko bez kombinowania, bo wiadomo, że czasem z Linuxem, wiesz, szczególnie z tymi starszymi wersjami, tak jak korzystam z tego od paru lat, to poprzednie, te starsze miały jakieś tam problemy. A tutaj no co, podłączam tak jak dzisiaj z tobą, tak, Teamsy odpaliliśmy, tak, czy inne aplikacje, słuchawki podłączyłem, zaczęły działać bez problemu, aczkolwiek wydaje mi się, że słuchawki też by mi zadziałały na Linuxie. Ale oczywiście, no co, na Windowsie mamy ten pakiet Office, tak, do domowych jakichś tam spraw i przeglądania internetu głównie ten komputer służy. No i podpinamy go czasem pod telewizor, jak chcemy coś tam sobie pooglądać. Skąd to znaczy? No, dokładnie. A słuchaj, a z MacBookiem to była też decyzja tak naprawdę osobista, bo firma zaproponowała, miała dwie wersje, albo Della, albo MacBooka. I ja nigdy nie korzystałem z żadnego sprzętu Apple'a, jeśli chodzi o laptopy. Miałem kiedyś iPada, tak, tablet, korzystałem z telefonu też. Było fajne, klikane, działało wszystko, więc stwierdziłem, że skoro się pojawia okazja, to skorzystam i nauczę się nowego systemu, bo nigdy, tak jak mówię, nie klikałem na tym. A powiem ci też szczerze, że cenowo MacBook Pro, jakbym go miał sam kupić za własne pieniądze, to chyba bym się dwa razy zastanowił, no. Zdecydowanie. Więc wiesz, skorzystałem z okazji. Powiem ci, że nie jestem rozczarowany na razie. Jest, aczkolwiek też nie ma jakichś tam fajerwerków, tak? Nie czuję, żeby to było, wiesz, coś niesamowitego, że nagle się przesiadłem, wiesz, do jakiegoś niesamowitego statku, wiesz, SpaceXa i w ogóle jestem w innym świecie, tylko no fajnie, działa wszystko tak jak należy. To, co mi się podoba, to jakość wykonania, bo w Macu faktycznie to wszystko jest i hardware jest dopracowany, fajnie się tam na tym wszystkim klika i software też fajnie chodzi. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie jestem zadowolony. No, mam podobnie. Też zawodowo firma dała mi taką możliwość, żeby skorzystać z tego i też dla siebie, dla nauki, dla testów wziąłem tego MacBooka. Aczkolwiek, jak już wielokrotnie zresztą wspominałem w tym podcaście, częściej odpala na nim wirtualkę z Windowsem niż pracuję z samym macOS-em. Ale to jest chyba trochę kwestia pracy jako admina, nie? Bo jak ja muszę wejść na VMware'a i działać na wirtualkach czy na serwerach, które też są wirtualkami notabene, to mi jest łatwiej to robić przez Windowsa mimo wszystko niż na samym macOSie. Nie? Dokładnie. To tak jak w naszej branży często. Kwestia tego, co masz w pracy i jak ci będzie łatwiej pracować, nie? To tak sobie narzędzia wybierasz. No dokładnie. Ale przy okazji cię dopytam, z Linuxa korzystasz w czystym korze, czy wizualnie, graficznie? Nie, graficznie, aż takim hardkorowym nie jest. Ale czy wiesz, terminal jest tak, z terminala, natomiast nie, tak żeby bez X-ów, to nie. No, wiesz co, jak pracowałem tak bliżej serwerów, no to się zdarzało tak, że jeśli serwerowa była wersja, no to tam nie było X-ów, więc siłą rzeczy, jak się podpinałeś lokalnie gdzieś w serwerowni tak terminalem, no to trzeba było bez tego. Natomiast tak, nie, bez przesady. Terminal lubię, bardzo okay. Lubię i jest to niesamowite narzędzie dla mnie, natomiast nie, wizualnie też sobie lubię poklikać. Bo ze mnie kolega z pracy się śmieje, on jest bardzo hardkorowy, jeżeli chodzi o Linuxy, zwłaszcza w Red Hacie, wszystko co związane z Red Hatem, więc CentOS głównie. I on się ze mnie nabija, nie? Że dla niego Linux w wersji Windowsowej, czyli z okienkami, to nie. Nie. Ja ci powiem, że w ogóle moja pierwsza przygoda z Linuxem to była taka, że mam kolegę, tak, który zajmował, w ogóle zafascynował się w pewnym momencie Debianem. I to była jedna chyba tam, nie wiem, z pierwszych w ogóle wersji Debiana. Też było tak, że się kupowało to, wiesz, w gazetkach, na płytach, tak? I zainstalował, dzwoni do mnie, ty, chodź, no niesamowite, nie? Linux. No to przyleciałem, tak, wiesz, patrzę, a tam bez X-ów to czarno-białe, taka, wiesz, terminal, mówię, no fajne, nie? No ale tak jakoś, żeby mnie to ujęło, to nie. No ale później dopiero stopniowo, tak, żeśmy się tam, wiesz, uczyli właśnie odpalać, wiesz, X-y i tak dalej, to zaczęło jakoś nam nabierać kształtów, tak? Ale to pierwsze spotkanie z Linuxem, wiesz, zwykły terminal czarny, mówię, boż, co to jest? No. To są dobre czasy Commodore, jak się robiło obrazki z kresek. Dokładnie, tak. No i tego Atari 65, dokładnie. Tak, właśnie Atari 65. No dobrze, ale właśnie, bo wspomniałeś o tych trzech różnych systemach. Ja wspomniałem na początku, że jesteś adminem Atlassiana. Każdy może sobie wybrać w tej chwili wersję, jak chce.
To czym, z czym się wiąże twoja praca taka na co dzień? Siedzisz przed każdym z tych kompów i coś dubiesz? No nie, poza Windowsem. Wiesz co, nie, w pracy korzystam tak jak mówisz z Maca, natomiast no co, administruję tak aplikacjami Atlassiana, czyli tak w tym momencie w moim przypadku jest to głównie Jira, wszystkie jej wersje, o tym też powiemy później pewnie. Aplikacja, która się nazywa Confluence, to jest taka aplikacja do... zbierania notatek, pisania dokumentacji. Atlassian mówi na to, że to jest aplikacja do wspierania pracy zespołowej. Bitbucket, czyli taki no, repozytorium kodu. Też potem możemy pogadać trochę na ten temat i częściowo, ale bardzo ogólnie Bambu, czyli to jest taki serwer Continuous Integration, tak? Tym ostatnim się najwięcej zajmują koledzy z zespołu DevOps, ja tam tak bardzo, bardzo ogólnie. No a na czym to polega? No wiesz, aplikacja jest zainstalowana na serwerze, więc no tak, głównie klikam przez weba, to są te takie podstawowe, wiesz, dostępy do aplikacji. Czasem trzeba otworzyć konsolę i zalogować się już bezpośrednio na serwer, coś tam posprawdzać, coś zrobić. To w zasadzie, wiesz, na tym to polega. Natomiast sama praca, wiesz co, admina to są kwestie takie czysto techniczne, czyli to, co się dzieje z każdą aplikacją, tak, czyli jakieś tam konfiguracja nowych rozwiązań, support, tak, dbanie o aktualizacje, backupy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w przypadku Jiry to dużo jest takich też tematów nietechnicznych, tak, czyli szkolenia, nawet nie jakieś takie formalne, tylko człowiek, wiesz, przychodzi użytkownik, bo i w ogóle, tak, dlaczego takie szkolenia? No bo to nie jest tylko aplikacja dla ludzi z IT, tak? Jeśli masz w firmie Jirę, to jest bardzo prawdopodobne, że każdy dział, który jest w firmie, czyli nie tylko ludzie z IT, będą z tego korzystali, więc no często nie wiedzą co i jak, więc musisz im wytłumaczyć, tak? Potem jakieś takie, wiesz co, doradzanie, nie wiem, najlepszych rozwiązań, bo często też jeśli zespół jakoś sobie tam pracę organizuje i chciałby z tej Jiry korzystać, to ona jest na tyle też elastyczna, że pozwala dostosować się do tego, co jest w danym zespole, tak? Czyli ona nie wymusza tego, że okej, mamy teraz Jirę i teraz ten zespół będzie musiał pracować zgodnie z tym, co jest w Jirze. No nie, to jest troszeczkę bardziej odwrotnie, czyli to jednak aplikacje można dostosować do tego, jak praca w zespole wygląda. No i to też się ta praca do tego sprowadza, tak? Że ludzie przychodzą, pytają się, słuchaj, co można, czego nie można, jakie masz doświadczenia, jak to zrobić, nie? Czyli tutaj jest de facto takie wsparcie, mówiąc skramowo, tak, product ownerów, scrum masterów, tak, i pozostałych użytkowników, tak. To jest fajne też, że to, co mi się podoba w przypadku Jiry, że to jest aplikacja, która wbrew pozorom ma duży wpływ na to, jak firma jest zorganizowana właśnie przez to, tak. Ty jako admin takiej aplikacji masz możliwość jakoś tam, wiesz, z boku, ale jednak wywierania wpływu na to, jak jest zorganizowana firma, tak? Wiadomo, że to wszystko zależy od rozmiarów firmy i tak stopnia jej sformalizowania. Natomiast jeśli ludzie do ciebie przychodzą, pytają się, słuchaj, a jak byś to zrobił, to w zasadzie jak im doradzasz i potem to działa, widzisz, że część firmy jakoś tam działa zgodnie z tymi twoimi sugestiami, to też fajnie jest na to popatrzeć. No to na pewno. Jest taka inna perspektywa, inne spojrzenie tej pracy adminów, nie? Bo nie kojarzymy w tym momencie admina jako takiego, który właśnie siedzi tylko przy serwerach czy systemach i zarządzasz tą Jirą, tylko masz tam bezpośredni kontakt jeszcze z ludźmi na trochę wyższym levelze niż serwis desku czy hotdesku. Tak, to nie jest ten taki, wiesz, administrowanie jak w tym serialu IT Crowd, gdzie, wiesz, goście siedzą w piwnicy, wiesz, i w zasadzie cała firma nie wie, czym oni się zajmują. Tutaj jednak faktycznie jest trochę tak, że wychodzisz do ludzi i rozmawiasz z nimi, no i no, widzą twoje działania, tak. To dlatego też, wiesz co, może też o tym wspomnimy później, ale warto, jeśli ktoś by chciał się zająć administrowaniem Jira, moim zdaniem, warto, żeby miał wiedzę na temat
wiesz, to Scrama, Kanbana, czyli tych takich metodologii agile'owych, jeśli będzie zarządzał tą Jirą w części tej software'owej wytwarzania oprogramowania. No bo siłą rzeczy, jeśli rozmawiasz z kimś, kto jest Scrum Masterem w firmie, no to warto mieć jakiś wspólny język z nim, wiesz, to bardzo, bardzo pomaga. No i też pomaga w samym zrozumieniu aplikacji. To jest to, co rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrywania, że w moim przypadku na przykład Jira Service Desk opiera się na ETL-u. I jak dostałem Jira Service Desk do wdrożenia, to bardzo mi pomogła znajomość wcześniejsza ETL-a, bo się mogłem koncentrować tylko i wyłącznie na takich czysto technicznych aspektach, tak, jak coś skonfigurować, jak coś wyklikać, a nie zastanawiałem się nad tym, wiesz, co to jest incydent, co to jest, nie wiem, problem management, tak, czy w przypadku Scrama, co to są w ogóle te stories, epiki, sprinty, w ogóle o co chodzi, nie? To już tą wiedzę masz, wiadomo, że nie musisz chyba tak dokładnie jej mieć, skoro masz Scrum Masterów w firmie, no to oni są od tego, żeby oni to wiedzieli. Natomiast ważne jest to, żebyś wiedział, o czym mówisz, tak, słownictwo, to, którym się posługujesz, jest ważne. Więc jakby ktoś chciał kiedyś się zajmować, to proponuję też się nie odrzucać całkowicie tej wiedzy takiej dotyczącej właśnie Agile'a, tak, jakiejś ETL-i i tak dalej. To się naprawdę przydaje. No to na pewno. No właśnie, bo ja zaprosiłem Ciebie do tej rozmowy ze względu na to, że tak jak wspomniałem na początku, zacząłem czytać Twojego bloga gojira.pl. Ale tu jeszcze małe dopowiedzenie, które przyszło do głowy. Odcinek nie jest sponsorowany przez właściciela Jiry, czyli Atlassian, żeby nie było, to nie jest lokowanie produktu. Zaprosiłem właśnie Sewryna, dlatego że czytałem jego blog i nie od strony bezpośrednio od Jiry, bo dopiero później zacząłem wchodzić bardziej w Jirę, ale od strony takiego ITL-a i podejścia ITL-owego do wdrażania Jiry, do wdrażania funkcjonowania service desku. I tak jak przed nagrywaniem rozmawialiśmy, to pomogło mi też przełamać jakieś tam pewne bariery do samej Jiry i do tego podejścia. No i teraz takie pytanie już stricte związane z tematem. Czy zespoły wsparcia, w ogóle te zespoły helpdeskowe, wykorzystują jakieś systemy, które wspierają ich pracę, typu właśnie Jira Service Desk albo konkurencyjne? Tak z Twojego doświadczenia bogatego. Wiesz co, no powinny, tak, bo jeśli nie masz tych systemów, to ta praca faktycznie może być utrudniona. Natomiast tak naprawdę jaki to jest system, tak? Czy to jest Jira, czy to są inne systemy Atlassiana, bo tutaj no, sama Jira jest jak gdyby jednym tylko z klocków, tak, całego tego supportu. Atlassian ma też pozostałe narzędzia, które pomagają. Wydaje mi się, to może być też, wiesz, nawet tak jak w jednej firmie miałem narzędzia własnej roboty, tak, ale ważne, żeby one były. I to zależy, jakie to są narzędzia, czy są, to tak naprawdę, wiesz co, zależy tak moim zdaniem od skali organizacji, od tego, jaką ta firma ma infrastrukturę, tak, czym zarządza, co robi, co ten dział IT tak naprawdę monitoruje i czy musi to monitorować. No jakichś tam zasobów, tak, czyli pieniędzy, ludzi i wiedzy, bo wiadomo, że my z IT byśmy zawsze chcieli mieć najfajniejszy sprzęt, najszybszy i ładne zabawki, tak, ale to jest jednak biznes i nie do końca nam mogą dać pieniądze na wszystko. No i też wiesz co, ważne jest też to, jaki jest charakter prowadzonej działalności, czy jakich mamy klientów, bo tak, no pomyślmy, może być sytuacja taka, gdzie jest klient jakiś zewnętrzny, tak, że firma świadczy usługi, które są całą dobę powinny funkcjonować, tak, w jakiś tam sposób, więc to jest bardzo istotne. Troszeczkę inaczej moim zdaniem taki support będzie wyglądał w sytuacji, kiedy masz firmę, która, no, w której systemy mogą pracować spokojnie od 9 do 17, tak, a po tej 17, kiedy wszyscy wychodzą z biura, no nie jest tak krytyczne, żeby to wszystko działało i żeby reakcja była jakaś natychmiastowa, czy w jakimś bardzo, bardzo krótkim czasie, tak. Więc to zależy od charakteru organizacji, no i tak samo te narzędzia, tak, w zależności znowu od tego, co firma robi, jakie ma pieniądze, bo no umówmy się tak, te narzędzia Atlassiana, one są dosyć tanie na początku, natomiast jeśli firma jest naprawdę duża i zaczynają się pojawiać no dziesiątki, setki albo i tysiące ludzi, to te kwoty też już zaczynają rosnąć, aczkolwiek z drugiej strony jeśli firma ma parę tysięcy ludzi, no to raczej też z innymi kwotami dysponuje, więc to może jest też kwestia właśnie tej skali. I wiesz co, moim zdaniem to też jest kwestia, żebyśmy znaleźli równowagę, tak, między tym, co chcemy mieć, tym, co naprawdę potrzebujemy, tak, czyli co chcemy, fajne, super narzędzia, tak, ale co możemy, to na co nas stać tak naprawdę. Może nie trzeba czegoś wypasionego, może można
zrobić to jakoś inaczej. Wiesz, ludzie bardzo są, szczególnie w IT, kreatywni, więc potrafią wykorzystywać narzędzia w różny sposób. Też właśnie to, co powinniśmy mieć, bo być może, nie wiem, umowy z klientami mamy takie, które zakładają, że mamy świadczyć usługi w jakimś tam określonym, tak jak mówiłem wcześniej, wiesz, ryzach czasowych, tak? Może też mamy taką sytuację, że no, z reguły jest tak, że jeśli świadczymy usługę klientowi jakiemuś na zewnątrz albo wewnętrznemu, no to raczej on ma jakieś środki, żeby się z nami skontaktować w razie potrzeby z tym supportem, więc też może jakieś narzędzia, które by wspierały ten support, ten kontakt, tak, z klientem. No i te narzędzia, tak jak zapytałeś się, czy firmy korzystają, czy te zespoły supportowe korzystają, no powinny. I to też są różne narzędzia, bo Jira jest tylko jednym z narzędzi, natomiast tak osobiście uważam, że ten podział to wygląda mniej więcej tak, że musisz mieć jakieś tam narzędzia do monitoringu, tak? Czyli przede wszystkim, żeby mieć zespół wsparcia, no to musisz wiedzieć, co się dzieje w tych twoich systemach, tak? Raczej nikt nie siedzi, nie patrzy w logi w dzisiejszych czasach, tak? Bo to jest niewykonalne. Jak masz dużo urządzeń, a nawet jak masz mało urządzeń, to i tak, no, to czytelność logów często jest słaba, tak? Więc warto mieć jakieś narzędzia sensowne do tego, żeby monitorować. Miałeś gościa, tak, z którym rozmawialiście o Zabbixie, też fajne narzędzie właśnie do monitorowania. Drugim takim obszarem, no to jest właśnie tu, gdzie się wpisuje Jira, to jest rejestrowanie zgłoszeń, tak, czyli musi być, to później też chyba porozmawiamy o tym, ale no, zadania muszą być rejestrowane, bo często firmy robią tak, że wybierają na przykład, a dobra, no to wyślijcie maila. No i te maile trafiają do skrzynki mailowej, ok, ale później nic się z nimi nie dzieje, to znaczy oni nie są rejestrowane gdzieś w jakichś systemach, które ułatwiają tą pracę. A jeżeli to jest skrzynka, nie wiem, w stylu admin małpka, coś tam, no to wiesz, wszyscy wysyłają i łącznie z tymi incydentami trafiają tam inne rzeczy i często się to gdzieś tam zagubi i nikt z tym nic nie robi, a później jest afera, że jest awaria i nikt nie pomógł, tak? Też narzędzia związane z komunikacją są bardzo ważne w przypadku supportu, moim zdaniem. I to zarówno, wiesz co, z takim supportem wewnętrznym, znaczy z taką komunikacją wewnętrzną, bo jeżeli, o ile firma jest mała, tak, nie wiem, i zespół ten IT to jest kilku ludzi w jednym pokoju, no to raczej komunikacja, nasze jakieś wyszukane narzędzia do komunikacji wewnętrznej nie są potrzebne. Natomiast jeśli skala rośnie, to już warto pomyśleć o tym, żeby tak, po pierwsze, no, informować klientów, jeśli już wykryliśmy jakąś awarię i nawet jeśli tego nie mamy w umowie, to warto tak proaktywnie czasem, wiesz, postępować i wysyłać do klientów, że słuchajcie, mamy awarię, pracujemy nad tym, tak, żeby klient się nie zastanawiał, czy to coś padło u niego, czy to gdzieś indziej. To zawsze jest mile widziane, tak, jak ty dostajesz wcześniej komunikat, wiesz, że już coś ci nie działa, ale nagle dostajesz komunikat, a słuchajcie, to u nas się coś wysypało. Więc takie narzędzia, które ułatwiają komunikację, bo też w przypadku incydentu ten czas się liczy, tak? To już nie ma czasu na szukanie, a jakiego maila wysłać, a kto jest pod tym mailem, a jaki to klient. Teraz, jeżeli już masz sytuację taką, gdzie, tak jak ja pracowałem u operatora telekomunikacyjnego, tak, pada urządzenie szkieletowe, to tych klientów możesz mieć tam dziesiątki albo setki, więc to nie ma czasu, żeby pisać do każdego ręcznie maila. To już musisz mieć jakieś tam narzędzie, które ci pozwoli na to, żeby dosłownie tymi, wiesz, paroma klikami, tak, wysłać, już mieć szablony, wiesz, tylko wkleić tam jakieś takie najistotniejsze informacje i wysłać to, że tak, słuchajcie, klienci, mamy problem i pracujemy nad tym. No i dalej, narzędzia, tak, takie wspierające rozwiązywanie tych incydentów czy awarii, tak, to są jakieś takie, wiesz, narzędzia związane z korelacją logów, tak, jakichś zdarzeń, bo kiedy coś ci padnie, tak, nagle wszystkie urządzenia sypią różnymi informacjami, no to można się w tym pogubić, nie, jak zapewne wiesz, a są fajne takie narzędzia, które pozwalają na to, żeby to jakoś tam przeanalizować i wypluć na przykład taki, wiesz, root cause tego, co się tak naprawdę wysypało i te tysiące logów są spowodowane tak naprawdę tym jednym zdarzeniem. Tak, i na tym się skoncentrować. Nie? No i później jeszcze jest też ważna, o tym się rzadko mówi w supporcie, a powinno się mówić bardzo dużo, taka analiza po, bo no, trzeba się z tych incydentów, z tych awarii uczyć, tak? Jeśli coś się wydarzyło, to warto zająć nawet chwilkę sobie, zastanowić się, czy można tego uniknąć w przyszłości, tak? Albo jeśli nie można uniknąć, bo nie da się uniknąć wszystkiego, no to może coś żeśmy źle zrobili, może coś powinno zadziałać lepiej. Może, wiesz, nie wiem, była sytuacja taka, gdzie biegaliśmy, szukaliśmy właśnie jakiegoś kontaktu do kogoś gdzieś, tak? To może lepiej ten następnym razem zrobić tak, żeby ten
ten kontakt był widoczny. Więc tak naprawdę to support to nie tylko są narzędzia, ale tak, to są też jakieś, wiesz, dobre praktyki, sposoby działania, procesy, tak, to, że teraz ludzie nie lubią chyba tego słowa, ale jednak one są istotne, bo pomimo takich, że agile jest fajny, to w przypadku, kiedy coś się dzieje źle, to warto mieć moim zdaniem taką checklistę, tak, albo szczególnie jak, nie wiem, jesteś wyrwany o 4 nad ranem i coś robisz, to ja sobie przygotowywałem zawsze jakieś takie, wiesz, to checklisty, bo wiedziałem, że jak będę rano, wiesz, albo musiał pojechać do serwerowni, tak, albo pracować przez telefon, to ja wolę mieć spisane już wcześniej na spokojnie, co mam zrobić, co sprawdzić, niż się zastanawiać i połowy rzeczy zapomnieć. Więc jest to jakaś tam forma procesu, więc to też jest istotne. No nie da się ukryć, że to pomaga, nie? Tak jak mówisz, dzisiaj ludzie uciekają od tego i boją się tego słowa procesy, ale mając taką podstawę, to co wspomniałeś, masz ten most, po którym bezpiecznie możesz przejść i wiesz, że nagle się nie potkniesz, bo czegoś ci tam zabrakło, nie? Albo na samym końcu już będzie zadowolony, praca skończona, a ty bum. Dokładnie. Dokładnie. Nie staje. Wiesz co, to jest tak, że przynajmniej ja tak mam podejście. Proces mi się kojarzył, ja też tak miałem na początku, tak, że proces no to mi się kojarzył właśnie z taką, wiesz, krok po kroku postępowaniem. A jak, kurczę, sytuacja nie pasuje do tego, no to co zrobić? Ale w pewnym momencie zacząłem trochę myśleć o procesach w takich formie bardziej ram, tak, wewnątrz których należy działać. I tutaj fajnie kiedyś, jak czytałem o Scrumie z kolei, bardzo mi się spodobało takie porównanie do Scruma do piłki nożnej, że bo ludzie bardzo często pytają, tak, a jak zrobić w Scrumie to, jak zrobić w Scrumie to, jak zrobić w Scrumie tamto, tak? I jak się zajmujesz tym, to się okazuje, że tam nie wiele rzeczy nie jest powiedziane wprost właśnie, że należy postępować w taki sposób. Nie, jest powiedziane, że trzeba zrobić to i to, a jak ty to zrobisz, to już jest co innego. I ta analogia do piłki nożnej polegała na tym, że w piłce nożnej no, są jakieś zasady spisane gry, tak? Że musisz mieć, jeśli chcesz powiedzieć, że grasz w piłkę nożną, no to musisz mieć dwie drużyny po 11 ludzi, tak? No ma być bramkarz, atak, coś tam, wymiary boiska, wymiary bramek i tak dalej, ale nigdzie nie ma instrukcji, jak grać, żeby wygrać, tak? I to już zależy tak naprawdę od ludzi. To już zależy od tego, jakich masz ludzi w drużynie, jak oni ze sobą współpracują, tak, jacy są trenerzy i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest prawdziwe również w naszej branży, tak, w IT. Czyli jeśli masz jakieś procesy, to niech to będą jakieś ramy, tak, według których masz działać, tak, a resztę, no to już musisz ty sobie dobrać właściwych ludzi, tak, wyszkolić ich, to muszą być też odpowiedni menadżerowie i tak dalej, i wtedy dopiero te dwa czynniki, jak się połączą, to będzie fajnie sobie grało wszystko i ta praca będzie fajniejsza. No, coś w tym jest i zresztą widać to w wielu przykładach, bo chociażby samo RODO, które też jest często opluwane, że nie daje nic konkretnego, ono też jest po to, żeby właśnie dać jakieś ramy do tego, żeby te nasze dane były bezpieczne, a nie powiedzieć, że tu tak, a tu tak. No. Wiesz co, to bardzo często to też z RODO to było tak, że często jak firmy wdrażały RODO, to się nagle okazywało, że bardzo dużo rzeczy pojawiały się takich, które należy zadbać wewnątrz firmy, tak? Bo to może nie miało nawet związku z samym już bezpośrednio, wiesz, RODO, ale nagle się okazywało, że tak, no okej, mamy backupy, tak? Ale tak naprawdę to gdzie one leżą? No kurczę, to jest serwer, do którego mają dostęp wszyscy na przykład, nie? I takie rzeczy, wiesz, kwiatki potrafią wyjść, jak się robi właśnie na przykład, nie wiem, jakiś tam audyt taki, wiesz, czy firma się zatrudni zewnętrzną, czy ma się jakiegoś specjalistę u siebie od RODO, ludzie kręcą nosem, ale fajne są te rozmowy, bo często ci ludzie potrafią zadać takie pytanie, wiesz, na które no nie, nikt sobie nigdy nie zadał takiego pytania właśnie w stylu, tak, a słuchajcie, a jakby tam, a jak, nie wiem, dostęp do tej sieci? No w zasadzie to wszyscy mają. Nie? O, no to fajnie, nie? No właśnie, czasami zbyt dużo rzeczy oczywistych jest dla nas, nie? Siedzących w tym wszystkim. No dobra, ale wróćmy do tematu. Bo wspomniałeś o tym, odpowiadając na moje pytanie, że zespoły powinny mieć różne systemy, w tym systemy wspierające ich pracę, jeżeli chodzi o incydenty. I ktoś jest na takiej drodze, jak ja byłem 3 lata temu i szuka systemu, który chce wdrożyć. Ja się zniechęciłem do Jiry, ty dzisiaj będziesz przekonywał do Jiry. Więc czym w ogóle jest oprogramowanie Jira? Bo to jest bardzo ogólne pojęcie, ono w sobie chowa dość sporo. Tak, wiesz co, jak żeśmy się przygotowywali, spotkaliśmy się pierwszy raz i zadałeś pytanie, czym jest Jira, to w sumie to nie jest łatwa odpowiedź. Najprościej byłoby powiedzieć, że jest to narzędzie do zarządzania pracą, tak?
ale z drugiej strony, jak się nad tym zaczynam zastanawiać, to trochę tak jakbyś powiedział, że o smartfonie, że to jest narzędzie do komunikacji. No niby jest, ale wiemy, co dzisiejsze smartfony potrafią i jest to naprawdę bardzo rozbudowane. Ale tak, najłatwiej chyba powiedzieć, że jest to narzędzie do zarządzania pracą. I wiesz co, nie ma znaczenia tak naprawdę, czy jest to praca deweloperów, nie wiem, zespołu administracyjnego, supportowego, czy ludzi spoza IT, tak, nie wiem, marketingu, HR-ów, czy jakiegoś dowolnego innego, bo bardzo często tak się przyjęło chyba kojarzyć właśnie Jira z deweloperami, tak, z takimi projektami programistycznymi, natomiast owszem, jest część Jiry, tak, która bardzo to wspiera, natomiast to nie jest tak, że jeżeli masz zespół inny, wręcz spoza IT, to musisz wybrać inne narzędzie, bo Jira do tego nie służy. Nie, ona jest na tyle elastyczna, tak jak mówiłem wcześniej, tak, pozwala na to, żeby dostosować się, czyli możesz ty dostosować oprogramowanie do pracy zespołu. Ma bardzo, bardzo naprawdę duże możliwości rozbudowywania, no i tak, dostosowywania do pracy. To przy wdrożeniu też jest na przykład bardzo ważne, żeby z mojego doświadczenia, żeby nie, jak przychodzi do ciebie zespół i mówi, słuchaj, byśmy chcieli korzystać z Jiry, to tak naprawdę najłatwiej jest zapytać ich, a jak wy teraz pracujecie? Tak, no bo każdy zespół, rzadko się zdarza tak, że to jest jakiś zupełnie nowy zespół, który nie ma jakiegoś doświadczenia, tak? Oni może nie mają narzędzia, ale jakoś tam w jakiś sposób pracują. I po prostu spisać to, w jaki sposób pracują i po prostu to potem skonfigurować w Jirze i będą mieli Jirę, tak? Ona wiadomo, że też wiele rzeczy ułatwi. Natomiast wiesz, to co jest jeszcze ważne, to Jira to jest tylko jedna aplikacja z całej rodziny Atlassiana, tak? Bo Atlassian w tym momencie już jest firmą bardzo dużą. Jira jest tą aplikacją najbardziej znaną, ale nie jedyną. I ja przed naszą rozmową wszedłem na stronę Atlassiana i naliczyłem już w tym momencie jest 17 różnych, więc to też zapraszamy na stronę, pewnie gdzieś podlinkujemy URL-a do strony Atlassiana. Jak tam się wejdzie, to można zobaczyć, tak? Że tam są przede wszystkim, tak, no właśnie, Jira, czyli narzędzia do zarządzania pracą, są aplikacje do tak zwanego wsparcia zespołów supportowych, tak? Jest taka aplikacja, która się nazywa Ops Genie i jest coś takiego, co się nazywa Status Page. To jest swoją drogą fajna aplikacja, bo ona pozwala na komunikowanie klientom zewnętrznym, że coś padło. To często bardzo duże systemy, takie jak, nie wiem, Slack, czy Atlassian, czy inne. Są takie stronki, gdzie jak coś przestaje działać, możesz wejść na tą stronę, ona jest publicznie dostępna i widzisz tam informacje, że na przykład no, nie działają część serwerów, tak? I pracujemy nad tym. No i też już to, nie musisz się w ogóle z nikim kontaktować, tak? Wchodzisz sobie na tą stronę i patrzysz. I do tego między innymi właśnie Status Page służy. Są aplikacje do dokumentowania, współpracy, ten Confluence, o którym wcześniej wspomniałem, bardzo fajne narzędzie do tego, żeby zbudować bazy wiedzy, zbierać informacje z firmy. Jest coś takiego jak Trello, co zostało niedawno kupione. To jest też taka aplikacja do współpracy. No i narzędzia związane z developmentem, z deploymentem kodu, czyli ten wspomniany Bitbucket, tak, to jest tak naprawdę wersjonowanie z wykorzystaniem Gita. No i Bamboo jako Continuous Integration, Continuous Delivery Server, no i inne aplikacje też. Mówię, zapraszam na stronę Atlassiana, bo tam jest naprawdę bardzo dużo tych aplikacji. Ja kiedyś sobie nie zdawałem sprawy z tego, że jest ich tyle. Natomiast Atlassian już w tym momencie, wiesz co, jest taką tak na tyle dużą firmą, że oni je po prostu, jak coś ich interesuje, to kupują, to już sami tego nie wymyślają. Tylko się rozglądają po rynku, czy jest jakaś firma, która ma już coś, co oni mają, coś, co ich interesuje i jeśli jest opcja, dogadują się i po prostu wchłaniają tą firmę i wiesz, i zaczynają oferować produkt pod własną marką. Okej, okay. Na pewno linki będą wrzucone w notatkach. No właśnie, bo tak jak wspomniałeś, ja Jira też znałem wcześniej, od strony takiej, że służy do projektów, do deweloperów. Potem poszedłem na szkolenie z IT-ba i tam takie pytanie padało standardowe chyba też dla tych szkolących. Czy korzystacie z jakichś systemów do zespołu wsparcia? Jeżeli tak, to z jakich? No i większość chłopaków, facetów, które tam się działa, mówili Jira. Mówię, kurczę, no ale przecież bez sensu, no przecież to jest do projektu. Po jakiego grzyba im to w ogóle się tam sprawdza? No i czy jest zatem tak, że Jira można faktycznie wykorzystywać w zespołach wsparcia, a na pewno można, no bo już o tym wspomniałeś, to, i
przez jaki moduł? Czy trzeba jakiś moduł łączyć, czy jest jakiś taki dedykowany w tej chwili, nie wiem, do Service Deska tylko i wyłącznie? Wiesz co, jest coś takiego, to się nazywa Jira Service Desk. I wiesz co, początkowo to było tak, że to był plugin, bo o tym też pewnie powiemy, ale okej, mogę teraz powiedzieć, bo Jira, to co wspomniałem, ma bardzo dużo możliwości rozbudowywania i jest też coś takiego, co się nazywa Marketplace. To jest takie miejsce, gdzie zewnętrzni dostawcy tworzą aplikacje, wtyczki tak zwane do Jiry, które robią przeróżne rzeczy. Z jednej strony często to jest irytujące, bo jak się pytasz o jakąś radę, jak coś zrobić w Jirze, to bardzo często z kolei pojawia się, no to musisz mieć taką i taką aplikację, a ona z kolei czasem jakieś tam dodatkowe pieniądze kosztuje, niemałe często, ale z drugiej strony jest to opcja o wiele lepsza moim zdaniem niż powiedzenie, nie mamy takiej, Jira nie ma takiej możliwości i koniec, kropka. Tak? To jest trochę tak jak z Androidem i z iOS-em moim zdaniem. No same telefony z takim czystym systemem mają przeróżne możliwości, natomiast zarówno jeden system, jak i drugi ma tak swoich dostawców aplikacji, to one tak naprawdę czynią te telefony tak potężnymi. I wydaje mi się, że podobnie jest z Jirą, że jeżeli czegoś nie ma w samej Jirze, to na pewno się znajdzie na to jakiś plugin, który można zainstalować. I początkowo tak było z Service Deskiem, to był wprawdzie plugin oferowany już przez samego Atlassiana, do Jiry standardowej, natomiast później to wyewoluowało już w osobny produkt. Czyli w tym momencie, jeżeli kogoś interesuje Jira dla takich zastosowań serwis deskowych, no to jest produkt, który się nazywa Jira Service Desk i tam można stworzyć sobie na bazie tego serwis deska. On jest, tak jak wcześniej też rozmawialiśmy, on jest oparty, certyfikowany OITIL-a, więc korzystając z tego mamy pewność, że ten IT, że to co tam jest zaimplementowane, to nie jest jakiś widzimisię tak paru product ownerów z Atlassiana, tylko faktycznie to jest oparte na jakichś sprawdzonych praktykach takich jak na przykład właśnie IT, wiesz. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę jest to nie plugin już nadal istniejący, tylko osobny moduł, który mogę wykorzystać tylko i wyłącznie jako osobny element. Nie muszę tego łączyć z jakimś innym oprogramowaniem. Nie, wiesz co, to jest tak, że w ogóle z Jirą jest tak, że są trzy wersje Jiry. Jest tak zwana Jira Core, Jira Software i Jira Service Desk właśnie. W przypadku Jiry Core to są podstawowe funkcje aplikacji. Natomiast Service Desk i Jira Software to są takie nadbudówki z dodatkowymi funkcjami, czyli możesz sobie kupić samą Jira Core i mieć podstawowe funkcje aplikacji, natomiast jeżeli kupisz Jira Service Desk, to będziesz miał też w zestawie te wszystkie funkcje oczywiście Jira Core, plus to wszystko, co oferuje Service Desk z narzędziami do ETL-a i do obsługi Service Deska i analogicznie jest z Jira Software, tak? Czyli instalując sobie samą Jira Software, masz wszystkie funkcje core'owej Jiry, ale masz też dodatkowo narzędzia wszystkie, które obsługują Agile'a, tak tematy takie związane ze Scrumem, właśnie Kanbanem. A w jaki sposób jest licencjonowany Service Desk Jiry? Czy to jest jakaś licencja wieczysta, nie wiem, zależna od użytkowników albo serwisantów? Wiesz co, to jest tak, że jeszcze o tym należy wspomnieć, że Jira w tym momencie jest tak naprawdę w trzech wersjach. To jest Jira Cloud, czyli taki typowe narzędzie cloudowe, gdzie płacisz za dostęp, za użytkownika, no i po prostu się logujesz przez przeglądarkę do aplikacji. Druga wersja to jest Jira Server, czyli to już jest on-premise, tak, ściągasz sobie aplikację, instalujesz ją na swoich serwerach. A trzecia wersja, ona jest funkcjonalnie podobna bardzo do Jiry, tej wersji server, to jest data center. To już jest aplikacja taka, która jest instalowana na całym takim klastrze serwerów i najczęściej jest stosowana przez te firmy bardzo duże, tak, które potrzebują mieć albo dobrą wydajność, albo świadczenie usług w 24 na dobę, tak, bez żadnych przerw, więc w ten sposób się to robi. A jeśli chodzi o licencjonowanie, ono się trochę różni w przypadku cloudowej wersji i w serwerowej, to też zapraszam na stronę Atlassiana, tam możecie zobaczyć wszystkie informacje. Natomiast w przypadku serwerowej Jiry, to jest tak, że kupujesz pakiety jak gdyby użytkowników. Ja dokładnie w tym momencie nie pamiętam, jakie jest stopniowanie, ale załóżmy tak, że kupujesz sobie pakiet 10 licencji
i możesz przydzielić licencję 10 użytkownikom, dopóki ich nie wykorzystasz. Jeśli chcesz, skończą ci się, chcesz kupić następne, to kolejny tam jest krok, nie wiem, nie pamiętam, powiedzmy 25. I dalej to rośnie, tak, do w zasadzie bez ograniczeń, bo tam na stronie jest informacja, że jeżeli przekroczysz to, co jest tam pokazane, no to zapraszamy do kontaktu i na pewno się dogadamy. Natomiast to, co jest też ważne, to tak, licencję się kupuje na rok. Po wygaśnięciu tej licencji, jeżeli masz wersję serwer, możesz nadal korzystać z Jiry, ale nie masz wtedy supportu, nie możesz zaciągać aktualizacji, więc nie jest tak, że wiesz, kończy ci się rok i aplikacja przestaje działać, nadal spokojnie możesz z niej korzystać. W przypadku Jira Server, bo w cloudowej jest tak, że jeżeli ci się kończy licencja, no to tracisz dostęp, tak? I fajne jest to jeszcze, że w przypadku serwerowej Jiry masz, jeśli dobrze pamiętam, odnowienie licencji za 50% ceny tej, którą zapłaciłeś na samym początku, więc to też ta pierwsza kwota może być czasem przerażająca, ale ta świadomość też, że odnowienie nie jest już takie drogie, to pomaga. Teraz to się też chyba, nie wiem, z rok temu zmienił dosyć ostro cennik Atlassiana, te ceny serwerowe poszły do góry. To też takie wrażenie mają wszyscy chyba, że troszeczkę Atlassian jak gdyby prze w tą stronę, żeby jak najwięcej użytkowników z cloudowej wersji korzystało. Ale na razie ta serwerowa, tak, na razie ta serwerowa ma się dobrze. Myślę, że nadal się będzie miała dobrze, bo są firmy, które wolą jednak mieć ten sprzęt u siebie. A nawet jeśli nie sprzęt fizycznie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w cloudzie zainstalować, nie wiem, w AWS-ie czy gdziekolwiek indziej tą Jirę, więc masz takie hybrydowe rozwiązanie, tak? Masz Jirę software, masz Jirę serwerową u siebie, swoją, własną, ale chodzi ona i tak w cloudzie, z tym, że no zarządzanym już tam przez ciebie, tak? I w ramach AWS-a czy czegoś innego. Jira też jest takim specyficznym oprogramowaniem, jak to patrzę na nią, bo dużo takiego oprogramowania, które ma już z góry pokazane, że można zintegrować z Jirą przez API i nie trzeba tego robić przez deweloperów osobno, tylko po prostu są gotowe wtyczki, tu kliknij, tam kreator przeleci i już Jirę masz dostępną. Ja nawet u konkurencji, jeżeli chodzi o systemy serwiskowe, tam też jest od razu domyślnie możliwość integracji z Jirą. I to też tak pokazuje, jak bardzo rozbudowane jest to oprogramowanie, bo już nie patrząc nawet na firmę jako firmę, tylko właśnie na samo oprogramowanie, jak ono jest bardzo rozbudowane, jakie ma, daje możliwości. I też chyba trochę inne podejście niż inne firmy, bo kurczę. Nie wiem, czy dobrze powiem, ale mam wrażenie, że jest bardziej otwarta na to, co ludzie by chcieli. Nie co potrzebują, tylko co by chcieli. Wiesz co, to też zależy, bo jak się czasem patrzy na zgłoszenia takie pootwierane w Atlassianie, tak, co ludzie by chcieli, to tam potrafią, jest taki status gathering interest, tak, czyli zbieramy zainteresowanie. I są takie zgłoszenia, które są otwarte od wiesz, wielu lat i jest tam kilkaset osób, a z jakichś tam powodów Atlassian tego jeszcze nie robi. No ale to rozumiem, tak, to też nie może być tak, że dogodzą wszystkim i wszystko będzie działało, wszystko będzie jak ludzie chcą, no bo też im pewnie ta aplikacja jakoś by się rozlazła. Natomiast tutaj z kolei właśnie w grę wchodzą te dodatki, o których mówiłem, bo bardzo często jest tak, że jeżeli właśnie sama Jira czegoś nie ma, to ci producenci widzą, że czegoś tam nie ma i bez problemu dorabiają wtyczki. Zresztą sam Atlassian dosyć jest otwarty na to, bo jest po pierwsze samo takie community Atlassiana jest bardzo rozbudowane i tam naprawdę bardzo dużo pomocy można uzyskać. Mówię tak z punktu widzenia samego w ogóle użytkownika czy administrator, natomiast jest też osobny bardzo duże community deweloperów. Całe strony poświęcone temu, utrzymywane przez Atlassiana, tak, w jaki sposób pisać dodatki do Jiry, jak to programowanie działa. Mało tego, jeżeli masz licencję, to sam kod źródłowy całej Jiry jest dostępny dla ciebie, więc to też nie jest tak, że firma to ukrywa i jest to jakaś wielka tajemnica. Nie, jak korzystasz z Jiry, masz licencję, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś dostał kod źródłowy całej aplikacji, tak, żebyś sobie tam mógł coś w niej robić. Więc tak jak mówisz, tak, Ta integracja z innymi narzędziami jest bardzo, bardzo łatwa, najczęściej przez same właśnie wtyczki, tak? Jeśli nawet właśnie rozmawiałeś z
z jednym z podcastów o Zabbixie, to zacząłem szukać, czy są jakieś możliwości integracji i jest, jak się wejdzie na marketplace, tak, jest jakaś tam wtyczka, która umożliwia tą integrację i z wieloma narzędziami jest tak, że po prostu wiesz, parę klików i masz coś zintegrowanego, nie trzeba zatrudniać dewelopera, siadać, kombinować, jak to działa. A powiedz mi jeszcze, bo w sumie miałem o to dopytać wcześniej. Wspomniałeś o tym, że można wykupić licencję na 10 użytkowników, ale tych użytkowników rozumiemy jako każdego pracownika, który korzysta, nawet zgłasza problemy przez serwis deska w Jira, czy to chodzi o tych serwisantów i administratorów, którzy zarządzają systemem? To chodzi o tych, którzy pracują w serwis desku, bo Jira umożliwia, ta Jira serwis deskowa umożliwia zakładanie zgłoszeń przez ludzi, którzy w ogóle nie mają dostępu do Jira. Tam jest taki moduł, który się nazywa Customer Portal. Można go wystawić nawet na zewnątrz dla klientów i tam klient sobie może założyć konto na zasadzie takiej, że po prostu podaje swojego maila, tak żeby wiadomo, można było się z nim skontaktować i zakłada sobie konto i może zakładać zgłoszenia i kontaktować się z serwis deskiem. Te licencje dotyczą tylko i wyłącznie tych ludzi, którzy mają, oni się nazywają Service Desk Agent, tak, w tej nomenklaturze serwis deskowej, to są ci ludzie właśnie, którzy tą licencję mają. A tak z zewnątrz nie, to nie jest każdy użytkownik. Bo oczywiście można zakładać, wiesz, konfigurować serwis deska do zakładania zgłoszeń przez maila, właśnie przez ten customer portal, więc tutaj nie potrzeba, żeby każdy użytkownik, który tam ma jakąkolwiek styczność z Jira Service Desk, miał licencję. No właśnie, tak wygląda obsługa incydentów w Jirze, które jest dedykowany moduł. O, wiesz co, to jest szerokie zagadnienie w ogóle, obsługa incydentów, to jest bardzo, bardzo szerokie zagadnienie. Tutaj znowu, tak jak wcześniej rozmawialiśmy w przypadku w ogóle tych zespołów supportowych, tak, to zależy to, jak ten incydent jest obsługiwany, to zależy w ogóle od skali organizacji, tak, zasobów, jakimi dysponuje. To mogą być wyspecjalizowane zespoły, tak, albo jedna, dwie osoby, tak, to wiadomo. Tak, jeśli mamy organizację ogromną, to jest możliwość, żeby to było bardzo dużo ludzi, a często tak to siedzi dwóch kumpli w pokoju po prostu i obsługują incydent. To może być, wiesz, zespół, który jest full time, tylko i wyłącznie zatrudniony do tego, żeby świadczyć kwestie supportowe, a to mogą być też ludzie, którzy jako dodatkowy jakiś obowiązek to mają, a na co dzień, nie wiem, czy są czy deweloperami, czy jakimiś innymi ludźmi pracującymi, wiesz, w IT. No i może to być albo jakoś bardziej, albo mniej sformalizowane zagadnienie. Ale tak naprawdę incydent, co to znaczy? Bo mówił, używamy słowa incydent, ale czym jest tak naprawdę incydent? I według ITIL-a to jest nieplanowana przerwa w działaniu usługi lub pogorszenie się jej parametrów i jest to awaria komponentu usługi, który nie wpłynął jeszcze na działanie usługi, tak? Czyli przede wszystkim, tak, ta pierwsza część definicji, no to mamy tak nieplanowaną przerwę w działaniu usługi, no to wiadomo, coś się po prostu popsuło, bo rzeczy ma, z natury rzeczy się psują i to jest właśnie sytuacja, w której nie planowaliśmy czegoś i nagle przestało działać. To może być też pogorszenie parametrów, tak? Jeśli, nie wiem, mamy sieć Wi-Fi na przykład w biurze i nagle spada sieć, jak gdyby działa, tak? No bo pingi przechodzą, ale przechodzą, nie wiem, z jednosekundowe albo dwusekundowe, no to co z tego, że przechodzą, jak się nie da z tego korzystać? To też jest incydent, tak? To może być też awaria jakiegoś komponentu, który tak nie wpłynął na jeszcze na działanie usługi, czyli nie wiem, jeśli masz macierz dysków i jeden dysk padnie, to no, macierz dalej działa, tak, świadczy te usługi, natomiast jest to też incydent, no bo jeśli sytuacja się powtórzy, a ty nic z tym nie zrobisz, no to jak padną pozostałe dyski, to będzie problem. Czyli ten komponent jeden przestaje działać, mimo iż klient tego nie widzi, to dla ciebie jako zespołu supportowego też jest to incydent. No i co? Jak się incydent obsługuje? Incydent się obsługuje szybko, przede wszystkim, tak? I to nawet, jeśli dobrze pamiętam, to jest to w ITIL-u napisane, że tak nie ma czasu wtedy. Jak mamy do czynienia z incydentem, to nie mamy czasu na jakieś dokładne, wnikliwe analizowanie, wiesz, dlaczego się coś popsuło i tak dalej. Nie, tutaj chodzi o to, żeby usunąć tą awarię, ten incydent rozwiązać jak najszybciej, a później się dopiero zastanawiamy, tak, co się tak naprawdę stało, tak? Czyli krótko mówiąc, jak coś padnie, to twoim zadaniem jako supportu jest spowodowanie, żeby to zaczęło działać najszybciej, jak to jest możliwe, tak? I masz różne narzędzia do tego, żeby to zrobić. No ale tak, powód, tak? Co jest powodem incydentu, tak? Z czasem
się coś psuje w cudzysłowie samo, tak? No bo nie wiem, padł hardware, coś tam się przepaliło, coś poszło nie tak i nie wiem, podwiesiło się, okej, padł. A drugim powodem incydentu to są jakieś zmiany w środowisku. I jak gdzieś przeczytałem informację, nie pamiętam w tym momencie gdzie, że prowadzono badania jakieś i się okazało, że słuchaj, powodem incydentów wynikających ze zmian w środowisku to jest około 80% jest tak. Szczególnie chyba w takich, wiesz, współczesnych organizacjach, gdzie faktycznie tych zmian się dużo wprowadza, to jak ktoś dotyka czegoś, no to się zaczyna to psuć. Zresztą ja pamiętam jeszcze z czasów, jak pracowałem, zajmowałem się sieciami, tak? To jak była konferencja taka PLNOK ogólnopolska, to jak wszyscy admini siedzieli na tej konferencji, to były najlepsze dyżury, bo się faktycznie rzadko się kiedy cokolwiek psuło, tak? No, chyba że no, faktycznie hardware padł, tak? No i teraz tak, co dalej? Jak te traktować incydenty można? Są no takie dwa sposoby, tak? Pierwszą taką, to co się ciśnie od razu człowiekowi, no to incydent trzeba wyeliminować, tak? Trzeba zrobić wszystko, żeby te incydenty się nie pojawiały, no bo incydenty są złe. I tak naprawdę jest to podejście błędne, tak? Bo tych incydentów nie da się wyeliminować. Zawsze się coś popieprzy, tak? Zawsze coś pójdzie nie tak, ktoś się pomyli, coś zrobi źle. No nie da się. A jeżeli próbujemy, organizacja próbuje wyeliminować te incydenty, to najczęściej robi to w ten sposób, że tak, zaczynają się pojawiać jakieś restrykcyjne, tak, procedury, jakieś procesy właśnie dla zmian. Bo skoro wiemy, że najczęściej psuje się coś w momencie, kiedy wprowadzamy zmianę, no to należy te zmiany tak wprowadzać, żeby to się nie psuło. No to co? Mamy w skrajnym przypadku paraliż, tak? Bo stworzymy jakieś procedury, tworzymy jakieś, wiesz, mechanizmy sprawdzania, 5 menadżerów musi to sprawdzić, potem jeszcze, wiesz, 20 innych inżynierów sprawdzają, czy na pewno tam nie ma błędów. Więc wprowadzenie zmiany staje się koszmarem. I wtedy często też dzieje się tak, że wprowadzanie zmian jest rzadsze. A wbrew pozorom jest to złe, bo kiedy wprowadzasz zmiany rzadko, no to te zmiany są poważniejsze najczęściej. Tak, jeśli wprowadzasz dużo drobnych zmian, to jest łatwiejsze do zapanowania. A jeśli wprowadzasz zmianę, nie wiem, raz na miesiąc na przykład w oprogramowaniu, to bardzo często tam jest naprawdę tyle zmienione, że aż się prosi, żeby się tam coś popsuło, tak? Więc w drugą stronę takim podejściem, które chyba jest lepsze moim zdaniem, no to po prostu zaakceptować te incydenty i nauczyć się z nimi żyć i nauczyć się nauczyć się radzić sobie z nimi. Wiesz, jest stare powiedzenie, tak, że błędów nie popełnia tylko ten, co nic nie robi. No więc trzeba robić, trzeba się nauczyć radzić z tymi incydentami. Wiesz, są teraz systemy takie, gdzie w dzisiejszych czasach tak zmiany się wprowadza dziesiątki razy dziennie, tak? I te zmiany są właśnie bardzo drobne, tak? To nie jest wywracanie systemu do góry nogami, tylko raz to i stopniowo, jeśli coś się popsuje, to nie jest to duży problem. Gdzieś czytałem też, że Spotify ma bardzo fajną, to jak można pogooglać i poszukać, bo już dokładnie też nie pamiętam, ale tam bardzo fajne było właśnie opisane, w jaki sposób oni wprowadzają zmiany i to naprawdę można było się z tego dużo nauczyć. No i właśnie, i jak mamy zaakceptować incydenty, to musimy się nauczyć na nie reagować, tak? Wyciągać wnioski, uczyć się. To tak trochę, wiesz co, jak w życiu moim zdaniem, tak? Jeśli się boisz popełnić jakieś błędy, no to de facto siedzisz i nic nie robisz, tak? Bo o Jezu, jak zrobię to, to nie, bo może się wydarzyć to i tamto. No nie, po prostu trzeba się tych zmian przestać bać, trzeba się na nie otworzyć, tak? Umieć sobie z nimi radzić, bo wcześniej czy później coś się wyłoży i po prostu się trzeba uczyć, tak? I tak samo wydaje mi się jest z incydentami wewnątrz firmy, że nie ma się co bać, musimy się nauczyć z nimi żyć i sobie z nimi radzić. No a jak sobie radzić? No to przede wszystkim tak, musimy się przygotować w jakiś sposób na te błędy, na incydenty. Tutaj ważna jest nie tylko narzędzie takie czysto techniczne, ale też taka kultura wewnątrzfirmowa. To się ładnie mówi no blame, tak, czyli bez takiego oskarżania, bo jeżeli pracujesz w środowisku, w którym jeśli coś się popełni się jakiś błąd, tak, i wiesz, że za chwilę będą ciebie wskazywać palcami, wiesz, wylądujesz na tym przysłowiowym dywaniku dyrektora i będzie, że to ty zrobiłeś, no to co? To zrobisz wszystko, żeby ewentualnie te błędy ukryć, tak, albo się nie przyznać, że to ty.
A to nie o to chodzi, tak? Bo chodzi o to, żeby ten człowiek, który ten błąd popełnił, powiedział, kurczę, słuchajcie, to ja spieprzyłem, zrobiłem to tak, tak i tak, dobra, tu usiądźmy, zastanówmy się, jak to wszystko naprawić, żebyśmy tego błędu, albo ja, żebym go nie powtórzył, albo żeby kolega tak za chwilę nie wpadł na tą samą minę, co ja wpadłem. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Zresztą ja miałem kiedyś taką sytuację w pracy, gdzie nagle przestał działać Confluence i zacząłem się zastanawiać tak z kolegą, co się dzieje, nagle na Slacku widzę, kolega napisał, słuchajcie, czy to, że Confluence nie działa, to jest moja wina? Ja mówię, no dobra, to co żeś zrobił, nie? No i tam się okazało, że faktycznie SQL-owe zapytanie stworzył takie duże, które zmuliło strasznie, strasznie bazę i zawiesił się Confluence, ale to pokazuje, że gość się przyznał i to nam, wiesz, pomogło, bo my żeśmy się siedzieli, zastanawiali, kurczę, co się dzieje, a tu gość napisał, słuchajcie, okej, to ja, sorry. I wiesz, i bo właśnie taka była kultura, tak? On wiedział, że nikt go nie opieprzy, nikt go nie wiesz, w skrajnym przypadku, nie wiem, nie wyrzuci z firmy czy coś takiego. Więc spokojnie podniósł rękę, powiedział, słuchajcie, to ja, okej, mamy jakąś tam wiedzę, nauczyliśmy się, on z całą pewnością już drugi raz tego nie zrobi, więc to pomoże. Drugim takim ważnym etapem przygotowania jest przygotowanie ludzi, tych, którzy mają już te incydenty obsługiwać. I wiesz co, mam na myśli tutaj sytuacje takie, które albo tak mamy dyżurnych jakichś inżynierów, tak, którzy są przydzielani do rozwiązywania incydentów, albo jeżeli organizacja jest tak stworzona, bo to są też różne modele, bo możesz mieć tak zwany ten NOC właśnie, czyli takie miejsce, gdzie siedzą ludzie 24 godziny na dobę i obserwują systemy monitoringu, częściowo tam są rzeczy zautomatyzowane, częściowo coś się wyświetla, oni ręcznie tak zwane białkowa obsługa, czyli sprawdzają, co jest incydentem, a co nie. No ci ludzie muszą wiedzieć, co mają robić, tak? Bo nie wystarczy zainstalować fajny system monitoringu i powiedzieć, dobra, monitorujemy, tylko ci ludzie, którzy tam siedzą, muszą wiedzieć, że jak się to pojawi, to zignoruj, a jak się to pojawi, to musisz reagować. No i musisz wiedzieć, jak reagować, tak? To nie jest tak, że ktoś usiądzie i powie, dobra, fajnie, ty masz dyżur, ja wychodzę i ty sobie poradzisz. No i z drugiej strony, wiesz, ci ludzie, którzy już są, jeśli jest tam jakaś druga linia, inżynierowie, ci, którzy siedzą w domu pod telefonem, no jak też coś walnie, no to warto było, żeby oni wiedzieli, co mają robić, tak, w jaki sposób reagować. Więc fajnie jest sobie stworzyć jakiś plan reakcji, tak, na te incydenty. Moim zdaniem oczywiście nie jest możliwe stworzenie takiej procedury krok po kroku, bo ciężko przewidzieć, co się wydarzy, nie da się dokładnie, ale jeśli jest gdzieś jakaś taka możliwość, to taką checklistę rzeczy do zrobienia, wiesz, sprawdzenia warto zrobić. To jest to, co ci mówiłem na początku naszej rozmowy, także ja jak miałem takie dyżury administratorskie, to bardzo sobie robiłem dużo takich checklist do takich rzeczy, które się powtarzały, tak, bo były takie rzeczy, które były, albo były bardzo do siebie podobne, bo jeśli ktoś, wiesz, do mnie dzwonił o 3 w nocy, ja jeszcze musiałem, nie daj Boże, pojechać gdzieś fizycznie, to siedząc, wiesz, nad ranem w serwerowni zimnej, niewyspany, no to naprawdę można się tam czasem załamać, a jak masz tą checklistę, to jednak to jakoś to cię tam naprowadza i pomaga ci sprawnie działać. Tak samo warto tych ludzi na pierwszej linii w ten sposób nawet przeszkolić, tak, że jeżeli... Bo tak, no tego admina czasem się budzi, tak? Wiadomo, że nikt nie lubi, jak się go budzi, więc warto by było, żeby... Zwłaszcza admin, tak. Więc warto by było, żeby ci ludzie na pierwszej linii nie byli też tylko takimi, wiesz co, przekaźnikami, tak? Że o coś się zapaliło, to ja łapię za telefon, dzwonię do admina, tak, i słuchaj, bo to się pali coś takiego. No bo to jest bez sensu, bo do tego można automat zrobić, tak? A jeśli ten człowiek tam siedzi jednak, no to warto by było, żeby może dokonał jakiegoś takiego pierwszego sprawdzenia, tak? Czyli zrobić mu jakąś taką, słuchaj, jeśli się wydarzyło to i to, to sprawdź to i to. Dopiero jak ci wszystko z tych punktów sprawdziłeś, to wtedy dzwoń po pomoc, tak? A może się okaże, że po tam, nie wiem, w punkcie drugim czy trzecim on znajdzie rozwiązanie, samemu rozwiąże i nikogo nie trzeba będzie budzić, a i sam człowiek czegoś się nauczy i będzie zadowolony, że rozwiązał awarię, tak? Są też takie całe, wiesz co, naukowe procesy rozwiązywania problemów, tak? To się tam chyba fajnie nazywa metoda hipotetyczno-dedukcyjna, no bo skoro nie jesteśmy w stanie stworzyć całej takiej instrukcji, jak rozwiązywać konkretny incydent, no bo nie wiemy, co nam się przydarzy, no to warto wyszkolić ludzi też pod tym kątem, żeby jednak się nauczyli rozwiązywać problemy, bo podobno jest tak, że jak się patrzy na takich ludzi, którzy w doskonały sposób rozwiązują problemy, to takie, wiesz, myślenie się pojawia, a kurczę, gość ma po prostu talent,
Nie? To podobno też jakieś tam badania pokazują, że to nie jest talent, tylko po prostu jest gość wyszkolony, tak? Wie dokładnie, co ma robić. Ma jeszcze... Dokładnie. A poza tym ma jeszcze do tego doświadczenie jakieś i to tworzy taki, wiesz, miks, że gość jest nie do pokonania, tak? W tym temacie. Teraz tak, jeżeli dalej tak, warto się zastanawiać, co się może wydarzyć. Nie wiem, jeśli mamy dużo hardware'u, faktycznie, wiesz, nie mamy rozwiązań chmurowych jakichś, tylko mamy hardware, no to warto mieć coś na wymianę może, tak? Zastanówmy się, jeżeli kupujemy jakiś sprzęt i on jest faktycznie kluczowy i jeśli padnie, to będziemy mieli problem, no to jeśli mamy na to budżet, to kupmy drugi, tak? W razie czego, że jak ten się, bo tak jak mówiliśmy, tak, nie rozwiązuje, incydencje musimy rozwiązywać szybko, więc jak przestaje ci działać switch, to się nie zastanawia, dlaczego nie działa, bo po prostu bierzesz nowy, kopiujesz konfigurację i odpalasz go, tak? Potem się dopiero zastanawiasz, co się z tym stało. Jeśli nie masz środków albo sprzęt jest na tyle drogi, tak, żeby nie ma środków, żeby kupić drugi, kisperowy, to producenci bardzo często świadczą taki support on-site, tak? Czyli masz możliwość zadzwonienia do supportu, przekazania informacji, że słuchajcie, usmażyła nam się, nie wiem, karta w routerze szkieletowym, potrzebujemy nową. No i gość przyjeżdża na miejsce, tak, już inżynier z tą kartą i wymienia. No tylko tutaj też są takie tematy, żeby wiedzieć, jak zadzwonić. To znowu to przygotowanie tych ludzi na pierwszej linii, tak, bo kiedyś też sam miałem taką rozmowę, tak, że coś tam nam padło, no i kurczę, czy mamy na to support? Nie wiem, ktoś tam kiedyś pisał maila, że mamy, nie? No to dawaj, szukaj, nie? I szukasz w mailach, nagle się, no dobra, mamy, jest informacja tam od dyrektora, tak, wykupiliśmy support, odnowiliśmy. No dobra, a jak to zgłosić? No tego już nie napisał, nie? No i jesteś w kropce, bo znowu gdzieś tam szukasz, wiesz, jak to zgłosić, do kogo napisać, czy przez jakiś portal, czy zadzwonić, czy mailem, ale na jakiego maila, w ogóle, no wiesz, zaczyna się chaos. Więc warto sobie to wcześniej wszystko przygotować. Mieć gdzieś odłożone w takiej sytuacji, że jak coś, wiesz, walnie, to ty już nie myślisz, tylko po prostu wiesz, że to tam jest, klikasz i korzystasz z tego. Nie wiem, backupy na przykład, tak? Warto czasem sobie jakieś takie nawet trening zrobić, tak? Bo nie wiem, masz backupy, no fajnie są te backupy, ale na pewno wiesz, gdzie one są, bo może kolega, wiesz, z pokoju obok, na przykład właśnie przenosił serwer i teraz, nie wiem, jest inny IP tego serwera, albo coś innego się zmieniło, tak, i w razie czego się okaże, że to w ogóle, no co z tego, że wiesz, że trzeba to otworzyć z backupu, jak nie wiesz, jak się do niego dostać. Albo, wiesz, miałem też, znaczy nie miałem osobiście, znajomy opowiadał sytuację taką, gdzie były backupy, były sprawdzane, a owszem, tam się ktoś logował, patrzył, że się odkładają, fajnie, ale do momentu, kiedy nie trzeba było odtworzyć czegoś z backupu, wyszło na to, że te pliki są uszkodzone i są uszkodzone chyba przez pół roku wstecz, więc wiesz, tam mieli naprawdę ciepło, nie chciałbym być w ich skórze, ale właśnie gdyby na przykład, nie wiem, chociaż raz w miesiącu ktoś na chwilę spróbował odtworzyć na jakimś środowisku, wiesz, testowym, nie wiem, ten backup, no to by się zorientował, że te pliki, co z tego, że są, wiesz, duże, tak, ale są uszkodzone z jakiegoś tam powodu, nie wiem dokładnie, co tam było nie tak. Więc warto sobie takie symulacje w jakiś tam stopniu przeprowadzać. Też szczególnie jak się nowi ludzie pojawiają, tak, jak oni reagują, bo to też jest, wchodzi nowy człowiek i no i co, no i siada na tej pierwszej linii, no i... I problem. Ja miałem tak? taką sytuację, mniej lub bardziej przyjemną, ale dało mi to też dużo do myślenia i do nauki, jak startowałem w IT i byłem, to był ani zespół wsparcia, ani zespół adminów, to była taka mieszanka trzech chłopaków siedzących w jednym pokoju i dwóch na urlopie i nagle dostaję, a ja na dyżurze siedzę i dostaję telefon, że za godzinę przyjedzie kurier, bo kontroler domeny padł przedwczoraj i jedziemy tylko na rezerwowym, ale kurier już przywozi i trzeba go wymienić. Ładnie. Jest zajebiście. No, wszystkiego najlepszego. No. Dokładnie, musiałem wejść do serwerowni, dowiedzieć się, który to jest kontroler domeny, ogarnąć się w ogóle, co zrobić, żeby go odłączyć. No bo teoretycznie kontroler domeny, jeżeli działa na zapasowym, to można po prostu odpiąć, wymienić, podpiąć i chula. No tak, dalej. Ale ten nie działał jeden, nie? Ale ten jeden nie działał, nie? No. I to była nauka, nie? I potem dostajesz komunikat, ej, wiesz co, bo w tym złym to będzie czerwona lampka świeciła, to będzie wiedział, który trzeba wymienić. No, tak, tak, a ty w ogóle wiesz, nie wiesz, gdzie on jest, nie? Tak naprawdę. Ja nie wiem, gdzie on jest, no dokładnie. Tak. Więc to też mi dało do myślenia, że jak gdzieś i szedłem już do nowej pracy, i był fajny admin, starszy, to prosiłem o jakąś dawkę wiedzy, nie? Żeby zorientować się, z czym ja będę miał do czynienia. No?
Dokładnie. Poza tym to też, wiesz, stres dochodzi, tak? Ja do końca życia będę pamiętał ten moment, kiedy miałem swoją pierwszą nockę taką, wiesz, samotną, tak? Bez tego wprowadzającego kolegi. Przyszedłem na noc, wiesz, ten powiedział, przekazał mi zmianę. Powiedział, no to nara. I trzasnął drzwiami, ja to trzaśnięcie drzwiami, to do końca życia będę pamiętał, wiesz, że nagle zostałem sam, nie? I dramat był, dramat. Znaczy, na szczęście nic się nie wydarzyło, ale siedziałem, wiesz, z oczami jak sowa przez całą noc i zestresowany, żeby tylko przypadł nic nie padło. Tak, więc warto wiesz, to symulować czasem, jeśli jest na to czas, bo wiadomo, że różnie to bywa, ale usiąść i zastanowić się, co może się popsuć, czy na pewno wiemy, co mamy zrobić. Warto nawet właśnie, jak jest, tak jak mówiłeś, tak ktoś starszy, bardziej doświadczony, tak, tego może zaangażować w taki proces, tak, nie wiem, tych mniej doświadczonych albo tych ludzi, którzy będą rozwiązywali te incydenty, niech usiądzie i zada im pytanie, no dobra, a co byś zrobił tu i tu, nie, a co byś zrobił, jakbyś miał taką sytuację, tak, a do kogo byś zadzwonił, tak, a jeżeli tutaj się zaczyna coś gotować, no to na przykład, nie wiem, czy wiesz, do kogo wyeskalować? No nie, w ogóle nie wiem, kto jest moim dyrektorem na przykład, nie, więc takie też sytuacje mogą być. Warto to testować i wyciągać z tego nauki. No ale to miało być przygotowanie, tak? To teraz, jeśli już się przygotowaliśmy, jesteśmy zwarci i gotowi, no to jak już następuje ten incydent, no to musimy jakoś na niego zareagować, tak? I teraz jak go wykrywamy, słuchaj? No to tak, możesz go wykryć za pomocą monitoringu samemu, tak, jeśli masz. Tak jak rozmawialiśmy, takie działanie proaktywne. Może ci też zgłosić to klient, bo po prostu to nie działa, tak? I albo zadzwoni, albo przyjdzie, albo napisze maila. No albo po prostu sami widzimy, korzystamy z jakiegoś serwisu i widzimy, że nagle się coś przestało, zawiesiło, przestało działać, tak? Więc no najpierw mamy to wykrycie tego incydentu, tak? Później powinniśmy go w jakiś sposób zarejestrować. No i tutaj wchodzi do gry Jira na przykład. Też się spotkałem z takim podejściem, że szybciej to rozwiążemy niż zarejestrujemy, tak? No to też nie do końca tak jest, bo fakt, jeśli jest coś bardzo prostego, no to najpierw można to rozwiązać, a później zarejestrować, ale ta rejestracja, moim zdaniem, to nie jest taka, wiesz, biurokracja i sztuka dla sztuki, tylko faktycznie warto to robić, chociażby po to, żeby później mieć z czego wyciągać wnioski, z czego się uczyć. A też z własnego doświadczenia mam tak, że parę razy takie rejestrowanie uratowało mi skórę, bo coś się popsuło, a ja po prostu przeszukałem istniejące, zamknięte incydenty i się okazało, że było coś bardzo podobnego i to mi pomogło. To też jest ważne tutaj, żeby te incydenty rejestrować w jakiś taki sensowny sposób, żeby nie było takiej, wiesz, sytuacji, z jaką się też kiedyś spotkałem, że no tam klient X, padło mu to i to, no za chwilę jest drugi wpis, no już mu działa. No ale co zostało zrobione, tak, co się popsuło, tego już autor wpisu zapomniał, więc takie coś jest no bez wartości dla inżyniera. No może ewentualnie, wiesz, jeśli się rozlicza z klientem z czasów awarii, no to tamte czasy, jeśli były poprawnie wpisane, to mogło to mieć jakąś wartość, ale dla ciebie jako admina to nic ci to nie mówi, dokładnie. Poza tym masz w takim incydencie masz priorytet, tak? W ogóle priorytetyzacja to jest cała też osobna działka, w jaki sposób to robić. Też się nigdy nad tym za bardzo nie zastanawiałem, aż właśnie się zacząłem zastanawiać i się okazało, że no tak, bo te incydenty są często traktowane tak po macoszemu, tak? No masz tam, nie wiem, żółty, zielony, czerwony i ludzie sobie tak klikają, jak chcą, tak? I nikt firmie na to nie zwraca uwagi. Ale to wprowadzenie priorytetów jest bardzo istotne. Na przykład, nie wiem, po pierwsze, cała firma powinna mieć zgodę co do tego, co jest jakim priorytetem, tak? Bo może być tak, że dla ciebie coś jest mało istotne, a dla z kolei z punktu widzenia, na przykład, nie wiem, działalności całej firmy jest to coś kluczowego. Więc przygotowując te priorytety, warto nad tym się zastanowić, usiąść i nie tylko ludzi z IT zatrudnić do tego, ale też no jakąś szerszą taką analizę zrobić, co jest co. Warto też w przypadku priorytetów dać zespołowi wsparcia, tym supportowemu, prawo do zmiany tych priorytetów, wiesz, bo często też bywa tak, że dla człowieka pojedynczego, jeśli coś mu nie działa, coś zrozumiałe, tak, jeśli przychodzę do pracy i mi tylko coś nie działa, to dla mnie to jest priorytet, bo ja nie mogę pracować, ale z punktu widzenia zespołu supportowego, to ja mogę być gdzieś tam w kolejce, jeśli im nie działa, na przykład, nie wiem, główny serwer jakiś, nie? Albo mają jakiś potężny problem z siecią, no to nie jest, ja nie jestem priorytetem, bo mają gdzie indziej tam są zagrzebani, więc to jest bardzo ważne. Potem na przykład Jira pozwala na rejestrowanie w tak zwanych komponentów, czyli zakładasz incydent, możesz wybrać komponent. To nie jest obligatoryjne, nie musisz z tego korzystać, ale jeśli korzystasz,
to pozwoli ci to na przykład na takie, no nie wiem, tagowanie, jak to tam nazwać, zaszufladkowanie tego incydentu. Czy dotyczy to, nie wiem, serwera webowego, czy dotyczy to sieci, czy dotyczy to baz danych i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu też, jeśli masz inne narzędzia, to ten komponent może służyć do tego, żeby powiadomić automatycznie na przykład odpowiedni zespół supportowy, tak? Bo kto inny zostanie powiadomiony, jeśli jest duża organizacja, kto inny zostanie powiadomiony, jeśli jest problem z siecią, a kto inny zostanie powiadomiony, jeśli padła baza danych, tak? I jest właśnie to OpsGenie, o którym wcześniej wspominałem, Atlassianowe, które potrafi takie rzeczy robić. To znaczy, jeśli zakładamy incydent jakiś z właśnie przypisanym jakimś konkretnym komponentem, to w tym OpsGenie sobie możemy skonfigurować, że jeżeli jest ten komponent, to powiadom zespół dyżurny ten i ten. Tam wcześniej to też jest opcja w ogóle wpisywania grafików tych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Więc to też fajnie pozwala na zautomatyzowanie procesu. W incydencie ważny jest też ten dziennik, tak? Czyli wpisywanie, co się stało w miarę sensownie, co zrobiliśmy, co pomogło, co nie. To też tak naprawdę nie musi być robione tak na bieżąco, ale ważne, żeby te dane później były zrobione i zapisane, tak żeby móc jakieś tam wnioski z tego wyciągnąć i prześledzić, co się tak dokładnie działo. Albo też jeszcze jest taka, wiesz co, takie podejście, to znowu też ogromne organizacje tak najczęściej mają, że jak jest jakiś incydent, to są różne role, tak? Jest tam osoba, która jest tak zwanym incident ownerem, czyli taką osobą, wiesz, zarządzającą incydentem, jest, to się chyba, jeśli dobrze pamiętam, tech lead nazywa, czyli taka druga osoba, która od strony technicznej, tak, jest tym takim najbardziej doświadczonym człowiekiem i ona nie zajmuje się koordynacją, jak gdyby całością, ale skupia się tylko na tej technicznej stronie i jest ktoś, który się nie pamiętam, jak się nazywa w tej nomenklaturze, ale to jest osoba do komunikacji. I to jest na przykład osoba, która po pierwsze tak komunikuje się z klientami, jeśli jest taka potrzeba, tak żeby już ci, wiesz, inżynierowie zaangażowani w rozwiązywanie problemu nie musieli jeszcze z kimś tam gadać. To jest osoba, która komunikuje się wewnątrz firmy, tak? Bo jak są, wiesz, menadżerowie przychodzą, to często oni no więcej przeszkadzają tak tym ludziom technicznym niż pomagają. Jeśli nie wiedzą też, o co chodzi, jak się rozwiązuje incydenty, tak? Więc tutaj mamy taką osobę, która się zajmuje tylko i wyłącznie komunikacją, tak? Ci sobie spokojnie pracują, a ta komunikuje. I też często to jest też osoba, która właśnie wpisuje do dziennika to, co zostało zrobione, więc ona wiedzę techniczną potrzebuje mieć. Dalej też w Jirze i też w incydencie powinny być tak zwane liczniki czasu, tak? Czyli SLA. Jeśli mamy takie umowy podpisane, tak? SLA to jest Service Level Agreement, czyli taka umowa między nami a naszym klientem, w jakim czasie, jaki rodzaj awarii zostanie usunięty. No i jeśli są umowy, no to najczęściej za tym idą już jakieś konkretne pieniądze, więc te czasy powinny być dosyć dobrze zapisywane, rejestrowane. No i do tego właśnie służy między innymi też taki moduł w Jirze Service Desk, który pozwala na skonfigurowanie tych SLA i korzystanie z tego. No i potem też oczywiście komunikacja z klientem, tak? Bo klient może mieć dostęp do tego ticketu. Też Jira Service Desk pozwala na to, żeby były komentarze takie wewnętrzne i zewnętrzne. Czyli takie to sobie możemy, wiesz, zapisywać to, co my chcemy, natomiast komunikacja z klientem jest zupełnie czymś innym, tylko dla niego. Tam też możemy potem, no tak jak już mówiłem, tak z takiego zarejestrowanego ticketu uczyć się, tak? Możemy sobie już, jak mam jakiś tam proces z problem managementu, tak, usiąść sobie i przeanalizować, co się dokładnie działo. No i co? I też ważne jest to, że wewnętrznie, tak, pracownicy mogą zobaczyć na przykład, czy zgłoszenie zostało już zarejestrowane, bo jeśli mamy jakieś tam, nie wiem, dashboardy takie, które zbierają dane, no to jeśli, nie wiem, pada ci sieć Wi-Fi, no to już nie ciśniesz jako tam kolejna osoba do IT, że a, bo mi nie działa, tylko sobie możesz otworzyć stronę i zobaczyć, o kurczę, no faktycznie mają już incydent, więc ja już nie muszę tam dzwonić, pisać i albo się dobijać do drzwi, tak. No i bardzo często, wiesz, to ID tego ticketu, jak już zarejestrujemy, jest też wykorzystywane w komunikacji takiej wewnętrznej, tak, że już nie mówimy, a bo wiesz, to ta awaria, która tam wtedy, pamiętasz, jak padł serwer, nie, podajesz tam, wiesz, klucz, numer incydentu i wszyscy już wiedzą, o co chodzi i sobie mogą ewentualnie wyszukać, tak. No i tak, jak już zarejestrowaliśmy,
no to musimy komunikować się, tak, co się dzieje. To tutaj właśnie to, co też wspominaliśmy, powinna być jakaś komunikacja taka do klientów, zewnętrzna albo wewnętrzna, tak, bo klientami tutaj są ludzie, którzy są na zewnątrz, naszymi takimi faktycznymi klientami, którzy płacą, ale też to są ludzie z wewnątrz organizacji, tak, tym, którym świadczymy my usługi jako ludzie IT. Możesz, nie wiem, wysłać komunikat mailowy, możesz skorzystać ze Slacka na przykład, tak, albo z jakiegoś innego komunikatora, albo właśnie z tego status page'a, o którym wspomniałem. Też możemy podlinkować dla słuchaczy, żeby zobaczyli, jak to wygląda. Jest stronka status.atlassian.com i tam można zobaczyć z kolei system Atlassiana, tak jak działają. Nawet, nie wiem, ostatnio miałem taką sytuację, gdzie tam próbowałem coś sprawdzić na forum, wyskakiwał jakiś tam błąd i wszedłem na stronkę, patrzę, że faktycznie coś im tam nie działa, więc to jest bardzo fajne rozwiązanie. No i też jeśli, wiesz, organizacja jest duża i to obsługa incydentów jest rozbudowana, to ważna jest też taka komunikacja z zespołami wsparcia, tak? Bo wiadomo, że jeżeli masz, wiesz, zespół, siedzicie w jednym pokoju, no to ta komunikacja się odbywa tak po prostu paszczowo, tak, i to nie ma problemu i ona jest najczęściej najbardziej efektywna. Natomiast jeśli jest duża firma i tych ludzi jest naprawdę masa i są, wiesz, specy od tego i to jeszcze w ogóle w innych lokalizacjach, no to już tak łatwo nie jest. I tutaj też są różne metody, tak? Jest coś takiego, co się nazywa metodą ROI-u. To jest fajny sposób rozwiązywania. To znaczy, że jeśli jest jakiś tam incydent, masz pewne założenia, co mogło paść, i zdzwaniasz wszystkich tych ludzi, którzy są z każdego tego obszaru, i oni mają udowodnić, że to nie jest ich działka, tak? I w metodą eliminacji dochodzicie do tego, gdzie faktycznie jest ten problem, tak? I wtedy się skupiacie nad tym. Jest to jedna z metod, ja osobiście nie brałem nigdy udziału w takim, ale może jest to sensowne, brzmi sensownie. No później, jak już to wszystko, wiesz, dogadacie się, nie wiem, jesteście na Slacku, na właśnie, nie wiem, Teamsach czy jakimś innym miejscu, rozmawiacie w taki, a nie inny sposób, no i dążycie pracujecie nad usunięciem problemu, tak? No i jak się go udało usunąć, to takim ostatnim elementem, który znowu, to co mówiłem też w rozmowie, jest pomijany, ale jest bardzo, bardzo ważny, to jest ta taka analiza postmortem, tak? Czyli ten taki problem management, bo zależy nam na tym, żeby ten incydent się nie pojawił, albo jeśli się pojawi, bo tak jak mówiliśmy, często nie da się wyeliminować incydentów, to żeby wiedzieć, co się wydarzyło, co zrobiliśmy źle, co mogliśmy zrobić lepiej, żeby to czegoś nas nauczyło, tak, żeby następnym razem, jeśli jakieś problemy były, to żeby to wszystko zadziałało. To też są różne metody, tak, jest, nie wiem do końca, jak się to czyta, ale to jest Kepner-Trégot, jest taka metoda wyszukiwania, taki root cause analysis, właśnie metodyka, która pozwala na znalezienie tego problemu źródłowego. To znowu bardzo, bardzo, bardzo ważne jest to, co mówiłem na początku, żeby nie było obwiniania, tak? Bo często te spotkania też się mogą przerodzić w takie wskazywanie palcami, tak? I szukanie czarownicy do spalenia na stosie, a to właśnie nie o to chodzi. Jest, wiesz co, bardzo fajna literatura na ten temat, też podlinkujemy. To jest, po pierwsze, Atlassian sam taki manual stworzył w PDF-ie. On jest dosyć krótki, 70 parę stron, to się nazywa Incident Management Handbook. Oni tam bardzo fajny sposób opisują, jak to jest u nich dokładnie zrobione. I u nich na narzędziach Atlassiana, więc też jak ktoś chce przećwiczyć, to może zobaczyć, jak oni z tego korzystają. I druga jest taka bardzo fajna książka, ona jest też już dostępna po polsku, to jest SRE, to jest Site Reliability Engineering, i to jest SRE, metoda stworzona przez Google'a. I oni opisują też w bardzo fajny sposób, bardzo naprawdę polecam. Książka jest dostępna za darmo w wersji angielskiej online, albo można ją kupić w naszym starym, dobrym Helionie, po polsku przetłumaczona i chyba warta. Ja osobiście mam tą wersję drukowaną po polsku. Bardzo fajnie się czyta i naprawdę można dużo rzeczy się od nich nauczyć. No i to tak naprawdę cały taki w skrócie, tak, proces obsługi incydentów. No i Jira na w tym etapie, tak jak żeśmy rozmawiali, tak, rejestracji tego incydentu, komunikacji tego ID, czy jako takiego triggera do innych też aplikacji, jest bardzo, bardzo fajna. No bo się właśnie, tak jak mówiłeś, integruje ze wszystkim dookoła, więc to fajnie można pospinać.
To analiza też pomaga w tym, że tworzymy pewną bazę wiedzy już dla użytkowników też, nie? Bo tak, wtedy możemy im dać otwartą bazę i pokazywać, ej, ale tu już ten problem był rozwiązany tyle razy, spróbuj, może się to uda, nie? Tak, tutaj wiesz co... Wyłącz i włącz komputer ponownie. Dokładnie, dokładnie. Wiesz co, tutaj też Jira fajnie się w to pasowuje, bo w połączeniu z tym narzędziem Confluence, o którym ci mówiłem, tak, w którym można tworzyć dokumenty tekstowe, ona umożliwia coś takiego, że jeśli masz portal klienta i klientowi pozwalasz wejść sobie na tą stronkę i zarejestrować incydent, to jest taka opcja, żeby klient w momencie, kiedy już wpisuje, nie wiem, temat tego incydentu, to w tle pracuje mechanizm, który przeszukuje tę bazę wiedzy i wypluwa komunikaty. Ej, a może to, a spróbowałeś tamto i tak dalej, więc też bardzo fajnie to może nawet spowodować, że klient nie założy u nas zgłoszenia, tak, będziemy mieli mniej pracy, jeśli mamy to fajnie wszystko pospinane, bardzo fajnie dokumenty opisane, więc tak, a poza tym ten sam mechanizm działa też wewnętrznie, to znaczy, że jeżeli mamy jakiś incydent już założony i ten człowiek z serwis desku widzi, że jest zarejestrowany incydent, to też Jira Service Desk pozwala na to, żeby pokazały się tam właśnie z knowledge base'u, czyli z tej bazy wiedzy artykuły takie wewnętrzne już, tak, że ten sam mechanizm, który jest dla tego klienta na zewnątrz, tylko tutaj są wewnętrzne i człowiek też, który siedzi, może mieć podpowiedzi, tak, że coś się tam wydarzyło. Tylko największy problem, tak, jest z tym, żeby te dokumenty powstały, bo to najczęściej nie ma na to czasu albo gdzieś później. To trochę tak jak z dokumentacją, tak, że no, wszyscy wiedzą, że powinna być, ale rzadko jest tak, że jest ona doskonała. No, ale to warto mieć to. Nawet jeśli to nie jest idealne, to często nawet, wiesz, jeden jakiś tam tekst potrafi pomóc i rozwiązać problem. Powiedz mi, wspomniałeś o tym dashboardzie. To jest tak, że jak użytkownik zaloguje się, bo chce zgłosić jakiś incydent, to on już widzi zgłoszenia, które się pojawiły, nie wiem, danego dnia albo w danym tygodniu czy miesiącu i wtedy wie, że na przykład ktoś już tam reaguje właśnie na to, że na przykład Wi-Fi nie ma w budynku? Wiesz co, tak, można to zrobić na dwa sposoby, bo można, jeśli klienta nie chcemy wpuścić do naszej Jiry, nie ma dostępu, w portalu klienta może zobaczyć zgłoszenia już innych osób, ale należące do tej samej organizacji. To się nawet, ten feature się nazywa nawet organizację. To znaczy, możesz sobie tych klientów, którzy mają dostęp do portalu klienta, podzielić na organizację, tam wiesz, ABC. I teraz, jeżeli człowiek jest z organizacji A, chce założyć jakiś ticket, to ma dwie opcje. Może albo założyć sobie ten ticket prywatnie, na przykład nie dzielić się z nim z organizacją, bo nie wiem, nie chce się przyznać, że hasła zapomniał. Albo możesz, zakładając ten ticket, na dole wybrać organizację i wtedy ten ticket, który ty założyłeś, jest widoczny dla wszystkich osób, które są dla tej organizacji. Okej, ale oni widzą też, że to ja założyłem? Tak. Tak, tam jest, jeśli dobrze pamiętam, tak, tam jest ID ticketu, jest temat, jest chyba czas i jest kto założył. Wydaje mi się, że jest to. Natomiast drugą opcją to jest ten taki dashboard wewnątrz Jirowy, bo Jira jako narzędzie ma coś, co się nazywa właśnie dashboardy. I to jest takie miejsce w aplikacji, które umożliwia nam wyświetlanie różnych informacji. Do tych dashboardów też są przeróżne takie moduły popisane, to mogą być, wiesz, graficzne jakieś informacje, to mogą być tabele. One są, te informacje tam są tworzone na podstawie tak zwanych filtrów JQL, czyli to jest Jira Query Language. Możesz sobie wypisać dosłownie, bardzo dużo opcji tam jest, możesz sobie tworzyć takie filtry, które ci wyciągają bardzo dużo informacji i te informacje możesz sobie wyświetlać na tym dashboardzie. I na przykład, jeśli mamy Jira w firmie, możemy sobie stworzyć, nie wiem, dashboard, właśnie, nie wiem, serwis desk albo awarię czy coś takiego i tam wyświetlać, napisać takie query, które nam wyświetli tylko i wyłącznie awarię z jakiegoś tam konkretnych projektów, tak? I wtedy, jeśli coś nam padnie, no to możemy tak nauczyć ludzi, żeby pierwsze, co robią, to żeby sobie wyszli na ten dashboard i zobaczyli, czy już ticket nie jest przypadkiem założony, tak? Ale to już jest dla tych ludzi, którzy mają dostęp bezpośrednio do Jiry, tak? No, ciekawe podejście. Ja tego nie mam u siebie w systemie. No, fajne, bo to tak, bo to wtedy też trochę ci, wiesz, no nie zawracają ci głowy, nie, jak już widzą. Tylko też trzeba cierpliwości na początku, bo często, wiesz, ludzie założysz to, powiadomisz, a oni dobra, przeczytają maila albo nie przeczytają i następnym razem i tak ci będą zawracać głowy, więc delikatnie ich, a zobacz, czy jest na dashboardzie coś, tak? I wtedy, wiesz, czasem się nauczą, także jeśli mają dostęp do Jiry, to mogą sobie tam zaglądać i patrzeć. My mieliśmy to już tak z rzeczywistości ostatnio taką sytuację, gdzie pojawił się pewien problem, który chwycił
dość sporą liczbę użytkowników. I no i przyszło tak, przez to, że ja nie jestem w zespole wsparcia, ale administruję tym systemem, więc tam w miarę kontroluję to, co się na nim dzieje. I w pewnym momencie dostałem taki komunikat mailowy z systemu, bo mieliśmy kilkadziesiąt zgłoszeń praktycznie o tym samym. No, dokładnie, dokładnie. No. To też wiesz, w samej Jirze można linkować oczywiście, tak, te zgłoszenia. Tylko, że tutaj, no, można pewnie jakiś automat do tego zrobić, natomiast, no, jest to też trochę taki białkowej roboty, bo to często ludzie, wiesz, w różny sposób wpisują. Tak, tak. Też w zależności od tego, jak masz to skonfigurowane, tak, bo można to pewnie jakoś też porobić w ten sposób, żeby to się automatycznie robiło, ale linkujesz ze sobą, tak, zgłoszenia i później też tym klientom możesz odpowiadać, tak. W Jirze jeszcze można, wiesz, zrobić zarówno w tym portalu klienta, jak i w samej aplikacji możesz ustawić tak zwany baner. Więc jeśli coś faktycznie, wiesz, padło i chcesz o tym poinformować klientów, to możesz ustawić baner. On się wyświetla na każdej stronie. Gdziekolwiek, ktokolwiek by nie wszedł na jaką stronę Jiry, to ten baner na samej górze będzie widział. Więc jak tam napiszesz, słuchajcie, mamy awarię tego i tego, szczegóły w tikecie takim i takim, to też jest to jakaś tam metoda komunikacji, tak, z klientem. Niesamowicie przedstawiłeś kwestię incydentów i bardzo fajnie. Już nawet wiem, jak w portalach społecznościowych będę informował o tym odcinku. Bo to jest bardzo rozbudowany proces i widać, że ty znasz go od podszewki i potrafisz go przedstawić i od strony użytkownika, od strony admina, od strony osoby reagującej na te incydenty. I tu też słychać doświadczenie twojej pracy w tym wszystkim. Ale obecnie zajmujesz się administrowaniem i tak naprawdę co pozostaje w obowiązkach albo w działaniach administratora Jiry? Cokolwiek? Nie, wiesz co, tak jak trochę też ci mówiłem na początku, tak, przede wszystkim to są w tym momencie, tak, zgłoszenia, albo inaczej powiem ci, tak, tą pracę admina Jiry można podzielić na takie dwa główne obszary, tak, pierwszy to jest taki czysto supportowy, a drugi to jest takie, są tematy jakieś związane z rozwojem bardziej, tak, aplikacji i takimi rzeczami też, które nie są widoczne dla użytkowników. No i teraz tak, ten support, który masz, no to są wszystkie zgłoszenia od userów, jakie dostajesz. A poproszę, załóż mi projekt, a poproszę cię, nie wiem, przerób mi tak zwany workflow, tak, a dodaj mi jakiś, nie wiem, status, a czy mógłbyś dać mi dostęp i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, takich rzeczy można wymieniać bez końca i to jest głównie support. Dużo też jest takich tematów związanych, tak jak wcześniej ci mówiłem, właśnie z doradzaniem, tak, gdzie człowiek przychodzi, mówi, kurczę, chciałbym, ale nie wiem do końca jak. Albo wręcz mówią, że nie znam Jiry, w ogóle powiedz mi, z czym to się je, co mam tutaj zrobić. I też wtedy trzeba sobie usiąść z takim człowiekiem, porozmawiać z nim spokojnie i wyjaśnić, co może zrobić. Druga rzecz, no to są takie tematy właśnie związane z rozwojem aplikacji, bo jeśli masz umiejętności takie właśnie deweloperskie jakieś i albo wręcz wewnątrz aplikacji są takie też pluginy, które pozwalają na pisanie skryptów, które automatyzują różne rzeczy, czy tam wykonują jakieś, no, w zasadzie dowolne masę innych rzeczy, no to wtedy warto też mieć czas, żeby sobie na spokojnie usiąść i te skrypty popisać, podewelopować coś, tak? Dużo jest tematów takich, których użytkownicy nie widzą, czyli jakieś sprzątanie niepotrzebnych elementów konfiguracji, wiesz, bo to trochę tak jak z ogródkiem, tak? Jak zaniedbasz, to ci trawa wyrośnie, wiesz, i potem będziesz musiał naprawdę poświęcić kupę czasu na to, żeby to wszystko poukładać, więc jeśli tam widzisz, że jakieś są elementy, nie wiem, konfiguracji niewykorzystywane, no to trzeba je wyrzucić, tak, jeśli się na przykład parę jakichś elementów dubluje, czy wykonują tą samą funkcję, to może istnieje możliwość, żeby to wszystko jakoś zmerdżować ze sobą, tak, żeby był jeden ten element konfiguracji, więc tego typu zajęcia. No i jeśli jest taka potrzeba, no to cała ta integracja właśnie z innymi systemami, tak, skryptami, jakimiś tam aplikacjami customowymi. Często też klienci proszą o jakieś konkretne już pluginy, albo przychodzą i proszą, żeby chcieli coś tam, jakąś funkcjonalność i wtedy możesz wyszukać jakiś tam plugin, albo wręcz sami już wiedzą, jak, gdzie szukać i dostajesz zgłoszenia, że słuchaj, weź mi zainstaluj taką i taką wtyczkę, tak. Jeśli jest darmowa i niczego nie psuje, to proszę bardzo, tak, a jeśli jest płatna, no to najpierw muszą znaleźć budżet na to, tak? Więc tak to wygląda. No i niestety czasem wiadomo, że zdarzają się awarie, tak, tak jak ze wszystkim, no coś tam się, wiesz, złoży, przestanie działać. Na szczęście, wiesz co, w przypadku Jiry dużo takich
takich rzeczy nie ma, tak, że żeby coś faktycznie przestało działać. Użytkownicy na pewno narzekają na to, że Jira jest wolna, tak, i no to ten typ tak ma, tak. Tutaj Atlassian w co wersję to faktycznie tam starają się przyspieszać, nawet są całe artykuły na temat, wiesz, performance'u, co tam działa lepiej i tak dalej. Natomiast to jest tak często, że wiesz, klikasz jedną stronę, a ta strona w tle naprawdę potrafi pobrać bardzo dużo rzeczy, tak, różnych informacji z różnych projektów, właśnie te dashboardy chociażby, tak, masz dashboard, no to jest dla ciebie jedna strona, ale jak klikasz, to się może okazać, że te dane są zaciągane tam, wiesz, z kilkunastu projektów, to trochę trwa, no i wtedy też ci użytkownik przychodzi i mówi, a, bo mi tu wolno działa, no to albo jesteś czasem w stanie coś zrobić, albo niestety nie z tym, co, więc... Chyba nie znam systemu, na który użytkownicy by nie narzekali, że jest zbyt wolny, nie? Dokładnie. No, oni by chcieli, żeby to działało, tak, wiesz, klikają i już wszystko jest uruchomione. Dokładnie, no. Więc wiesz, tego typu praca mi się podoba. No to na pewno. Inaczej byś tam nie pracował. No pewnie tak, dokładnie. Ja mam takie przypadki, na przykład, bo u nas jest kilka tysięcy chyba w tej chwili wirtualnych maszyn na VMware. I czasami się zdarzają takie sytuacje, że jest ileś tam laboratoriów dla studentów w iluś tam salach i dostaję ticket właśnie, że ma dwie grupy ćwiczeniowe i 60 użytkowników i oni czekają, aż te maszyny pojawią, a u innych to było od razu. Mm-hmm. Musisz tłumaczyć, że no jest taka pewna pula maszyn, która jest gotowa od tak, a pewna pula musi być, utworzyć się na nowo. No, nie ma takiej sytuacji systematycznej, gdzie by duża ilość, liczba użytkowników naraz się logowała, tylko to są sporadyczne sytuacje, nie? Ale oni nie... Dokładnie. Kurde, no jak u jednych jest, to u drugich też tak ma być. Tak, to w ogóle jest taka wspólna cecha człowieka, który na supportach, w supporcie pracuje, że jednak powinniśmy być cierpliwi, tak? I trzeba tych ludzi jednak edukować, tak? I no nie ma wyjścia, tak? Czasem trzeba. No więc właśnie. No dobra, bo Jira, powiedzieliśmy o pewnych plusach, nawet wspomniałeś o minusie, że potrafi być wolna. Czy jest jednak coś, co powoduje, że ta szala przechyla się bardziej na stronę Jiry, czy konkretnie Jiry Service Deska niż na inne oprogramowanie? Wiesz co? Tak, aczkolwiek to znowu trochę to tak... To zależy. Wie, to zależy, tak, to jest, wiesz, to najczęstsza odpowiedź w naszej branży, nie? To jest, to zależy. Ale wiesz co, nie, no wszystko ma plusy i minusy, tak, naprawdę. To trochę, wiesz, może doprowadzić do takiej dyskusji w stylu, co jest lepsze, Android czy iOS, wiesz, jak to są tam Linux kontra Windows, wiesz, te takie plemienne wojenki, nie? Nie, słuchaj, z mojego punktu widzenia, tak, to, co mi się podoba w Jirze mi się podoba to, że ona ma mega ogromne możliwości kustomizacji, tak, to jest to, co ci powiedziałem. Ona to jest z jednej strony przerażające dla użytkowników i administratorów takich początkujących, bo instalujesz to oprogramowanie, patrzysz, a tam jest, kurczę, no jak w Boeingu, tak, tych przyłączników, wiesz, masa różnych opcji. Natomiast no to może być przerażające, natomiast dzięki temu tak naprawdę masz możliwości dostosowania tej aplikacji do praktycznie każdej sytuacji. Jeżeli sama Jira nie ma czegoś w sobie tak out of the box, tak, no to możesz się tutaj wspierać właśnie tymi pluginami, o których mówiłem. I to jest moim zdaniem mega, bo możesz i workflowy sobie, czyli wiesz, pracę danego zespołu zaimplementować w taki sposób, w jaki ten zespół pracuje, tak? Nie muszą się dostosowywać, to co mówiłem wcześniej. No przeróżne, tutaj można by naprawdę bardzo dużo rozmawiać. Słowem, ogromne możliwości kustomizacji, tak? Druga rzecz, która mi się podoba, to jest ten właśnie marketplace. Jak się wejdzie na marketplace.atlassian.com, to tam jest tych aplikacji już naprawdę tysiące. Część z nich, zresztą no to tak jak jest wszędzie, tak? W App Store czy w Google Playu, tak? Część jest bezpłatna, część jest płatna, też różne są opinie na ten temat, ale jest tego masa i jest bardzo duża szansa, że jeżeli czegoś potrzebujesz, to tam to znajdziesz. Trzecia rzecz, to co też wspomniałeś, że byłeś na szkoleniu, wszyscy mówili, że z Jiry korzystają, tak? To jest moim zdaniem jej plus ogromny, właśnie, że ludzie z niej korzystają i bardzo, bardzo łatwo znaleźć pomoc, tak? Jest community atlassian.com, które no masa informacji, tak? Ogromne forum, gdzie tak naprawdę coś zawsze można znaleźć.
Co dalej? Ta łatwość integracji, o której też już mówiliśmy, wiesz, czyli te po pierwsze inne aplikacje Atlassiana, które z natury rzeczy się łatwo integrują, bo jeżeli masz kilka aplikacji Atlassianowych, no to spięcie ich to w zasadzie jest parę kliknięć, ale też możliwość właśnie integracji z innymi producentami za pomocą tych pluginów, które są, albo w ogóle wręcz sam Atlassian udostępnia takie możliwości już wewnętrznie. Potężne też jest co? Wbudowane mechanizmy raportowania, tak? To znaczy, jeżeli masz Jira Service Desk, Jira Software, czy jakąkolwiek Jira, to możesz budować bardzo dużo raportów przeróżnej maści, tak? W przypadku Jira Service Desk możesz mieć raporty SLA, możesz mieć raporty takie, wiesz, satysfakcji obsługi klienta, tak? Możesz mieć czasy, no cokolwiek ci przyjdzie do głowy. Te dashboardy, o których ci mówiłem, to też możesz budować sobie jakieś tam za pomocą tego JQL-a filtry i wyświetlać informacje o nich, więc też czy to w formie graficznej, czy nie, czy innej, takiej tabelarycznej bardziej. Co jeszcze ci mogę powiedzieć? REST API na przykład jest bardzo fajne. Jest bardzo rozbudowane restowe API Jiry, możesz bardzo dużo rzeczy wykonać na niej. Jest bardzo fajnie, moim zdaniem, udokumentowana. I jest też dużo narzędzi takich już gotowych do gadania. Na przykład jeśli w Pythonie ktoś programuje, to są już gotowe w ogóle moduły, tak, Pythona pod Jirę, więc zrobienie tego jest jakiegoś tam skryptu jest dosyć łatwe. No i jest, wiesz co, na koniec chyba plusem Jiry jest to takie bogactwo wersji, to też o czym mówiłem wcześniej, tak, że masz tą wersję cloudową, serwerową, datacentrową, więc każdy coś znajdzie dla siebie, tak, czy cenowa też jest to zróżnicowane, nie wiem, te narzędzia cloudowe są, jeśli dobrze pamiętam, znaczy na pewno są darmowe do pewnej ilości użytkowników, bo sam na przykład z Confluence'a korzystam na swoje potrzeby prywatnie, za darmo i fajnie to sobie działa wszystko, więc każdy coś tam może znaleźć. Więc myślę, że to są największe takie, wiesz, plusy i to z czym się. A poza tym no Atlassian cały czas się rozwija, rośnie i tam co chwila coraz więcej rzeczy będzie ciekawych pewnie. No właśnie, i tutaj pojawia się taka druga perspektywa twojego, nazwę to tak, zachwalania Jiry, z którą notabene pracujesz, bo w związku z Jirą utworzyłeś blog, dosłownie w związku z Jirą, bo tam wszystko na temat Jira albo przynajmniej oparto o Jira jest. I skąd w ogóle takie podejście, że taki wybór pracy tylko z Jirą, pisania bloga na temat Jiry i jakby to określić? Szerzenia Jiry na świecie, o. Słuchaj, wiesz co, to było tak, że ja o Jirze słyszałem od dawna, jak jeszcze nie miałem z nią dużo wspólnego i gdzieś ten temat się przewijał, Jira, właśnie to, co powiedziałeś, taka to szkolenie, a to korzystamy z Jira, a to można zrobić w Jirze, a my mamy Jirę. I tak mówię, kurde, no coś w tym jest, nie, że skoro ludzie z tego korzystają. No ale nigdy nie miałem okazji do tego przysiąść, aż pewnego pięknego dnia, tak, w firmie, w której pracowałem, kiedyś pojawił się temat wdrożenia Jiry i Confluence'a. I nie wiem, los sprawił, że zapytano mnie, tak, że chciałbym się tym administrować, no i w związku z tym, że zawsze mnie to jakoś tam interesowało, to powiedziałem, że owszem, jak najbardziej chcę się tym zająć. I wiesz co, i był to strzał chyba w dziesiątkę, tak z teraz perspektywy czasu, bo ta aplikacja tak naprawdę połączyła w jedno wszystkie jakieś moje obszary zainteresowania, wiesz, w IT. Bo tak, po pierwsze, to co ci mówiłem wcześniej, troszeczkę się interesowałem, nawet miałem taki epizod, wiesz, że byłem project managerem w swojej karierze, więc uczyłem się tych wszystkich tematów związanych z Agilem, z właśnie ETL-em i tak dalej. Te aplikacje, tak jak ci mówiłem wcześniej, no połączyły to, znaczy stanowiły bazę, tak, do znaczy uczenie się tego przydawało mi się w administracji Jiry. Linux, tak, no bo akurat ta instancja, z którą zarządzam i zarządzałem do tej pory, to zawsze były maszyny linuxowe, więc zawsze coś tam trzeba dłubnąć, wiesz, i mam z tym styczność, tak, nie jest to tak, że kompletnie tego nie robię. Sama aplikacja, tak, w ogóle pisanie do tego właśnie jakichś skryptów REST API, bo też mnie z kolei jakoś tam w pewnym stopniu programowanie pociągało, więc tu znowu, wiesz, nie jest to zupełnie coś oderwane od tego, co robię, tylko się po prostu zacząłem uczyć Pythona i mogłem zacząć gadać sobie z Jirą po REST API, tak? Gdzieś tam jeszcze na swojej roadmapie mam, wiesz, Java, bo to jest aplikacja javowa, więc kto wie, jak to dalej się potoczy.
jest dużo tematów i fajne jest to, że właśnie wszystkie te tematy, które mnie interesują, gdzieś tam mogę sobie przeplatać z Jirą i korzystać z tego. A dlaczego bloga zacząłem pisać? Wiesz co? To było tak, że ja tak naprawdę zacząłem go pisać trochę dla siebie, bo zauważyłem, że jeżeli piszę na jakiś temat, to łatwiej sobie przyswajam te tematy, łatwiej się tego uczę i jakoś mi to pozwala poukładać w głowie, wiesz, ten temat. A już jeśli mam szczególnie świadomość tego, że ktoś to potem musi przeczytać i jakiś coś z tego, wiesz, może wyciągnąć dla siebie, no to tym bardziej staram się to opisywać w dosyć taki, wiesz, dokładny sposób i stąd ten blog. Ale mówię, przede wszystkim zacząłem od tego, że zależało mi na tym, żeby po prostu pisać dla siebie, notować sobie, jak coś mi ciekawego się, wiesz, przydarzyło w firmie, jakieś fajne zadanie, to sobie je opisywałem. Na początku, wiesz co, w ogóle założenie bloga było takie, że chciałem go tworzyć dla początkujących administratorów, ale teraz w miarę doświadczenia powiem ci, że chyba troszeczkę zmienię podejście, bo jest tak, że Jira jest bardzo, bardzo popularna, ale z kim się nie spotkam, to i słyszę, że pracujesz Jirą, to o Jezu, jak ja nienawidzę Jiry, nie? I tak sobie zacząłem myśleć, mówię, kurde, no coś trzeba z tym zrobić, tak? Że ci ludzie biedni nie zaczynają, nie muszą pracować tymi aplikacjami, bo firmy im dają. Natomiast jednocześnie nie nienawidzą i to jest złe, bo Jira jest fajna, no i trzeba by coś zmienić. I tak zaczynamy, wiesz, rozmawiać z ludźmi i chyba, wiesz, co wynika to z tego, że po prostu właśnie tak, po pierwsze są dosyć przerażeni tą mnogością opcji, która tam jest. Z drugiej strony nikt ich za bardzo nie szkoli, tak? Czyli przychodzą do firmy, sadza ich ktoś przed aplikacją i weź, korzystaj z niej, tak? I weź, jak tu coś znaleźć, jak tu coś kliknąć, w ogóle o co tu chodzi? Tu jeden projekt, drugi, w ogóle o co, jak to działa? Więc tak się zastanawiam i chyba tak zrobię, że zacznę też trochę więcej rzeczy pisać dla takich zwykłych użytkowników, tak? Tych, którzy nie mają praw administratorskich, żeby właśnie tą Jirę dla nich oswoić bardziej, bo naprawdę fajne narzędzie. Jeśli człowiek ją pozna, to już nie jest taki, wiesz, diabeł straszny i warto z niej korzystać. I faktycznie można dużo z niej zrobić, no. Tu też jest taki, wiesz, temat kiedyś zupełnie osobny, bo gdzieś trafiłem do takie artykuły, które mówiły, dlaczego właśnie Jira jest zła, że Jira robi to, że Jira tamto, że to jest bez sensu, bo tu trzeba robić tak, a tak. A tak sobie pomyślałem, że tak naprawdę to nie chodzi o Jirę, wiesz co, to ja też tak trochę tą aplikację zacząłem postrzegać jako taki papierek lakmusowy organizacji. To znaczy, że jeżeli masz, mówiąc kolokwialnie, w organizacji burdel, no i zrobisz, włączysz w to wszystko Jirę, no to w niej też będzie ten burdel, tak? No i to ona jest odzwierciedleniem tego, jak funkcjonuje organizacja, tak? Czy jeśli ktoś narzeka, że bez sensu, bo tutaj musimy logować czas w taki, a nie inny sposób, no to nie jest wina Jiry, że ty musisz tak logować czas, tylko wina organizacji, że tak sobie robotę ułożyła, nie? Więc mówię, to jest tak, że ludzie narzekają na nią często z tego powodu, że po prostu nie potrafią się z nią posługiwać, a poza tym też może jest czasem źle po prostu wdrożona i ta praca jest źle zorganizowana, więc tutaj też chciałem jakieś takie, wiesz, dobre praktyki zapisywać, opisywać, tak żeby może ci, którzy mają, wiesz, na to wpływ, mogli jakoś tą Jirę tak bardziej poukładać, żeby ona była bardziej sensowna. No i stąd ten blog. Bardzo dobrze. Ja się przynajmniej czegoś więcej dowiedziałem, ale to cieszę się. Zmieniłem zdanie. No, cieszę się. Jesteś taki nawrócony, tak? To może tak, innym, z innymi też się uda. Otóż to. Nawet nie będę wam mówił, ile czasu już minęło nagrywania. Będzie to bardzo dobry odcinek. Ale to ostatnie, najtrudniejsze pytanie, które muszę zadać, inaczej się nie da. Gdzie ludzie faktycznie mogą się nawrócić i przejść na tą stronę, jasną stronę mocy Jiry. No to słuchajcie, no to tak, zapraszam tak na bloga przede wszystkim i tam możecie poczytać o Jirze i o tym, co akurat mi przyszło do głowy, żeby napisać na ten temat. A jeśli byście chcieli się spotkać ze mną, znaczy skontaktować ze mną, to najłatwiej mnie chyba na LinkedInie znaleźć, tak? Tam jeśli ktoś do mnie napisze, to jeśli będę miał czas, chwilę, to na każde staram się odpisywać. Albo na maila też seweryn@gojira.pl. On też jest dostępny w kontaktach na stronie, na blogu. Zresztą te wszystkie i LinkedIn mój, i mail, i formularz do kontaktu jest na blogu, więc podlinkujemy i zapraszam. A jeśli ktoś, mówi, ma ochotę na LinkedInie mnie znaleźć, to zapraszam. Jeśli będę mógł pomóc, to pomogę. Super. Oczywiście wszystkie linki do bloga gojira.pl też będą w notatkach, także na pewno łatwo i szybko będzie można się tam dostać i Seweryna też łatwo znaleźć na
LinkedInie, bo ja tak się skontaktowałem. Przychodzi ten moment, kiedy muszę podziękować i znaczy muszę, nie muszę, ja chcę podziękować za rozmowę, za spotkanie, że mogliśmy ten czas poświęcić i niesamowicie fajnie się słuchało tego, co mówisz, opowiadasz i było słychać to doświadczenie, co już też wspominałem. Także bardzo, bardzo dziękuję w imieniu swoim słuchaczy za twoją rozmowę i podzielenie się wiedzą. Ja dziękuję również, bardzo mi się podobało. W ogóle ciekawe dla mnie doświadczenie, tak? Jak mi napisałeś, że chciałbyś nagrać podcast, mówię, jeszcze nikt ze mną nie chciał nagrywać podcastu, w ogóle nie mam pojęcia, jak się to robi, tak? A się tych podcastów słucha bardzo dużo. A przynajmniej teraz też dzięki tobie wiem, jak to wygląda od kuchni i bardzo, bardzo ci dziękuję za zaproszenie, bardzo mi było miło. I zapraszam też na twój podcast na YouTubie, bo faktycznie fajną robotę robisz i miło się słucha tych rzeczy, o których opowiadasz i o których goście twoje opowiadają, więc zapraszamy też. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Słuchajcie, a was? No cóż, zapraszam po raz kolejny do odsłuchania tego samego odcinka. Jeżeli gdzieś tam wam coś umknęło, przerwało się przy długości, która się dzisiaj pojawi, żebyście drugi raz odsłuchali, bo naprawdę warto, zwłaszcza jeżeli zastanawiacie się nad tym, jak wasz dział wsparcia powinien działać, albo o co oprzeć te działania, jakiego systemu szukacie, to śmiało możecie wspierać się tym odcinkiem i potem pisać do Seweryna o pomoc. Do subskrybowania podcastów w swoich programach, które do tego służą i śledzenia też na mediach społecznościowych. Słyszymy się już za 2 tygodnie w kolejnym odcinku. Dzięki wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć.